Dzień dobry Państwu, serdecznie witam na kolejnym spotkaniu Centrum Edukacyjnego Powiśle. Dzisiaj naszym gościem jest pan doktor Jan Ciechanowicz. Witam panie doktorze. Pan doktor jest wykładowcą akademickim, jest wieloletnim działaczem też polskim na terenie Wileńszczyzny, na ziemiach, nazwijmy to, zabranych, tych, których tak. Odpadły od Rzeczpospolitej. Jest dziennikarzem, jest autorem kilkudziesięciu, czterdziestu, kilku... Prawie 60. Prawie 60 publikacji książkowych. W 7 krajach. W 7 krajach i jest wykładowcą również języka niemieckiego. I filozofii. I filozofii. Tak. Ostatnio na Uniwersytecie w Rzeszowie, dobrze powiedziałem? Tak, jest dokładnie. Właśnie z powodu jednej z książek, które ostatnio wpadły mi w ręce, autorstwa pana doktora, zaprosiłem pana doktora z takim tematem. Temat dzisiejszego spotkania: Żydzi i Polacy w rewolucji bolszewickiej. Powszechnie się dużo mówi o roli Żydów w rewolucji bolszewickiej, w partii bolszewickiej, zwłaszcza w pierwszym okresie Związku Sowieckiego. Mniej się mówi o Polakach, a raczej ogranicza się tą naszą wiedzę do postaci typu Feliks Dzierżyński, typu Marchlewski i tak dalej. Natomiast okazuje się, że wielu innych rewolucjonistów i rewolucjonistek odgrywało bardzo dużą rolę w rewolucji bolszewickiej. Trzeba się zastanowić, dlaczego tak się stało, dlaczego właśnie przedstawiciele tych dwóch nacji, ale nie tylko tych dwóch, ale w znacznej mierze właśnie Żydzi i Polacy byli w kierownictwie partii bolszewickiej i tak dalej. Albo jeżeli nie byli w samym kierownictwie, no to odgrywali ważną rolę w życiu osobistym przywódców sowieckich, bo na przykład z rodu szlacheckiego, arystokratycznego polskiego pochodziła Nadjeżda Krupska, pochodziła pani Kołłątaj, tak, która wprowadzała wolną miłość na terenie Związku, wtedy jeszcze Rosji Sowieckiej, w pierwszym okresie. I to w ogóle był taki okres pionierski tego państwa. Później pamiętajmy, po śmierci Lenina wielu z tych pierwszych rewolucjonistów Stalin wtrącił do więzienia, prześladował i tak dalej. Te losy były bardzo, bardzo burzliwe i tak dalej. I doszło do tego, że w czasie II wojny światowej nagle Stalin sięga po hasła ojczyźniane, wojny ojczyźnianej, zwraca się do cerkwi prawosławnej, wcześniej krwawo prześladowanej i jak gdyby pewne rzeczy na terenie Rosji Sowieckiej się ewoluują, zmieniają. Raz jest lepiej, raz gorzej, jeżeli chodzi o sprawy religii, o sprawy narodowe, narodowościowe różnych narodów, które wchodziły w skład Związku Sowieckiego. O tych sprawach, ale skupiając się na rewolucji antyrosyjskiej, można powiedzieć, ta rewolucja antyrosyjska w 1917 roku miała dwie takie odsłony. Najpierw w marcu była tak zwana, w marcu naszego kalendarza, była tak zwana rewolucja lutowa, zrobiona przez demokratów, przez masonów, która obaliła carat, tak naprawdę już od tego czasu caratu w Rosji praktycznie nie ma, a po ponad pół roku od rewolucji lutowej w listopadzie jest tak zwana rewolucja październikowa, gdzie z kolei obalają te rządy demokratyczne, masońskie, rewolucjoniści przywiezieni w ramach planu pana Parwusa, Żyda rosyjskiego, który robił karierę na terenie Turcji, Niemiec i który właśnie w swojej nienawiści do Rosji zaplanował taki plan, żeby użyć rewolucjonistów do tego, żeby Rosję carską po prostu pokonać i obalić. No i słynny pociąg, można powiedzieć, który kilka dni jechał ze Szwajcarii przez Niemcy w stronę Piotrogrodu, w którym byli Lenin, Radek i inni przywódcy późniejsi. No i oczywiście bardzo duża ilość pieniędzy. Co to? Nie robi się rewolucji, nie mając pieniędzy. Tu akurat te pieniądze były
zapewnione. O tym wszystkim i o innych sprawach dowiemy się od pana doktora. Proszę bardzo, panie doktorze. Dziękuję, panie redaktorze. Właściwie pan już wszystko powiedział. Ja możemy mogę tylko oklaski mogę zrobić dla pana. Drodzy państwo, czuję tak na wyczucie, że jest między nami już dobry kontakt. Bardzo się cieszę. Pozwolę państwu, że parę słów powiem jeszcze tylko o sobie, żeby państwo wiedzieli, z kim państwo mają do czynienia. Ja byłem wykładowcą języka niemieckiego, filozofii i etyki na Uniwersytecie Wileńskim początkowo. Potem zostałem jako nacjonalista i faszysta polski wydalony z Litwy i pracowałem w Bydgoszczy, w tamtejszej Wyższej Szkole Pedagogicznej, teraz Uniwersytet Jana Kazimierza. Następnie pracowałem w Sanoku, w Tarnobrzegu i w Rzeszowie, czyli w tych miastach polskich już na terenie kraju. Jestem autorem, jak pan redaktor raczył powiedzieć, 60 książek, można powiedzieć, z dziedziny genealogii przede wszystkim, historii, etyki, filozofii i języka niemieckiego. Języka niemieckiego. Jestem autorem między innym najbardziej obszernego słownika frazeologiczno-paremiologicznego niemiecko-polskiego, który to słownik wytrzymał 3 wydania dotychczas. Byłbym milionerem oczywiście, gdyby to były książki pornograficzne, a nie naukowe. Niestety są to książki naukowe, czyli bezhonorarne. Praktycznie rzecz biorąc, jako honorarium, w najlepszym razie otrzymuję 10 autorskich egzemplarzy, które szukam potem, gdzie by to kto kupił. To nawet najczęściej pan rozdaje. Rozdaję, tak, do bibliotek wiozę na Wileńszczyznę, oddaję tam po prostu. Tak. To po pierwsze, drodzy państwo, ja być może powiem państwu, się wyda, że powiedziałem coś kontrowersyjnego, coś, co państwu bardzo się nie spodoba. I to będzie sprawą zupełnie naturalną. Proszę się nie obawiać, jeśli ja powiem coś wstrętnego, księżyc na Polskę nie spadnie z tego powodu, a pojutrze już państwo nie będą o tym pamiętali w ogóle. No i oczywiście przychodzę tu nie jako do państwa, jako, po prostu jako kolega, jako nauczyciel o 44-letnim stażu, który wiele rzeczy przemyślał, wiele książek przeczytał i tak dalej, podobnie jak państwo oczywiście. Tak? I może po prostu podzielę się pewnymi spostrzeżeniami. I dzisiaj oczywiście państwo pozwolą, ja nie będę mówił o chronologii, o faktach, jak przebiegała rewolucja lutowa, rewolucja październikowa w Rosji. To są banalne rzeczy, państwo to dawno wiedzą i dawno zapomnieli nawet, prawda, ucząc się w szkole o tym, tego wszystkiego. To nie daje nic do namysłu. Natomiast wspólnie z państwem chciałbym się zastanowić nad pewnymi mechanizmami psychologicznymi, które kierują procesem rewolucyjnym, procesem przewrotu społecznego. Bo to są rzeczy niesłychanie ważne, były 100 lat temu. I one, co ciekawe, nic się nie zmieniło dotychczas. To samo dzieje się teraz, to działo się w Rosji 100 lat temu podczas tych właśnie procesu rewolucyjnego, procesu gwałtownego, radykalnego, gwałtownej, radykalnej zmiany sytuacji społecznej w Rosji. Także dzisiaj te procesy są, przebiegają w nieco innej formie, w nieco, po przybraniu nieco innej maski, wykorzystując nieco inne słowa, ale są to procesy, które wciąż trwają, czyli przebudowa świata wciąż trwa. I nie jest to przebudowa świata przypadkowa. To jest konsekwentna zmiana świata w określonym kierunku przez określone siły. Także to będą po prostu pewne dosyć luźne, niezupełnie systematyczne uwagi dotyczące pewnych istotnych rzeczy. I oczywiście, proszę państwa, szanując swoje audytorium, ja nie mogę improwizować, tylko przygotowałem troszkę tutaj notatek, taki plan sobie rzuciłem, wychodząc z założenia, że najlepsze jest improwizacja dobrze przygotowana. Prawda, tak? A więc, drodzy państwo, zadajmy sobie pytanie może. W lutym 1917 roku cesarz Mikołaj II, dynastia Romanowów jest polskiego pochodzenia, nie wiedzieli państwo tego dotychczas, a teraz państwo już wiedzą, przodkiem dynastii Romanowów był Romanowicz, który przybył z ziemi wileńskiej do ziemi moskiewskiej i tam, prawda, perturbacje rozmaite i białoruscy uczeni na przykład ciągle podkreślają ten fakt, że dynastia Romanów, która panowała w Rosji 300 kilka lat i wielce dla Moskwy się zasłużyła, przekształciła drobne 1,5-milionowe księstwo, przekształciła w cesarstwo, w wielkie imperium, które zamieszkiwało w okresie już końcowym 111 milionów osób.
To nie żarty, to jedna z wielkich dynastii w skali powszechnej. Trzeba o tym również pamiętać nam jako Polakom, nie ma co się wstydzić. I nie ma, ja myślę, że też nie powinniśmy być aż tak zakompleksieni, że z nienawiścią rzucać się na wszystko, co jest rosyjskie. Przodkowie Rosjan pochodzą z ziem polskich, proszę o tym pamiętać. Tak, to są także Słowianie, także szczerze mówiąc, ja nie jestem zwolennikiem w ogóle nienawidzenia się narodów. Nie lubię tego, gdy ktoś bardzo ostro, jednoznacznie potępia jakiś naród, cały naród, prawda, nie robiąc różnicy, przeoczając fakt zróżnicowania wewnętrznego każdego narodu, bo w każdym narodzie można znaleźć ludzi mądrych, szlachetnych, a jednocześnie podłych, głupich, nikczemnych, tak, jako wszelkie ogólnienie może być wielką niesprawiedliwością, a jedno z wielkich cnót chrześcijan jest sprawiedliwość. Drodzy Państwo, więc zadajmy sobie jeszcze raz pytanie. Cesarz Mikołaj II przybywa na front, w głównej stawce swojej jest głównodowodzący. Trwa wojna przecież. Trwa wojna. I oto podczas wojny, ja nie wiem, czy historia jeszcze zna taki przykład, żeby w trakcie wojny głównodowodzący, który przybył na front bezpośrednio i wcale utalentowanie kierował między innymi pewnymi niektórymi fragmentami wojny z Niemcami, wcale utalentowanie, raptem abdykuje, jest przez własnych generałów i oficerów pozbawiany praktycznie przymusowo godności głównodowodzącego i sugeruje się mu abdykację z cesarstwa. Pierwsze to bogopomazanik, Bóg mianuje cesarza, nie ludzie. I raptem cesarz, imperator składa rezygnację. On nie miał prawa tego robić, nawiasem mówiąc, bo to nie ludzie mianują cesarza, tylko Bóg mianuje cesarza. Tak uważa się, uważało się we wszystkich, całej tradycji, całego świata. I w Chinach, i w Europie, zachodnioeuropejskich krajach, i w Rosji również. To jest wola Boga. Na mocy woli Boga ktoś staje się imperatorem. Każda władza od Boga. Święty Paweł. Tak? A już władza cesarska tym bardziej. I raptem krach, to wielki, wielki wstrząs psychologiczny dla całego narodu. Cesarz abdykuje. Niesamowita rzecz. Do abdykacji został przymuszony. Mógł powiadać się, że on miał słaby charakter i tak dalej. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Chodzi o to, że zagrożono mu, że jeśli nie abdykuje, i to natychmiast, może do Piotrogrodu w ogóle nie wrócić, a rodzinę jego, 6 córek i syn, tak? A rodzinę jego może spotkać wielkie nieszczęście. Nie miał wyjścia praktycznie. Byłby prawdopodobnie zabity przez spiskowców, gdyby nie abdykował. I oto abdykacja. I teraz powinniśmy z Państwem zadać sobie pytanie, jak to jest? Rosjanie, naród waleczny, naród odważny, naród patriotyczny. Raptem nie znalazło się ani jednego generała, ani jednego oficera, który stałby w obronie swego cesarza. Nikogo absolutnie, zupełna samotność. Jak to może być? Jak to mogło się stać? W jaki sposób stworzono taką atmosferę moralno-psychologiczną, że cesarz był, nie to, że poczuł się, a był autentycznie w zupełnej samotności, żaden z obywateli, żaden z oficerów, którzy składali przecież przysięgę na jego imię i szli do ataku za Boga, Cara i Ojczyzny, raptem okazuje się w zupełnej samotności, zupełnie bezsilny, zupełny impotent polityczny. Koniec. Drodzy Państwo, ten stan rzeczy trzeba było przygotować. W jaki sposób? Zaryzykuję twierdzenie, drodzy Państwo, że żadna rewolucja nie może być dokonana bez manipulacji i kłamstwa. U podnóża każdej rewolucji leży gigantyczna manipulacja i gigantyczne kłamstwo. Bez tego żadna rewolucja nie ma szans w ogóle na to, żeby wybuchnąć, a tym bardziej odnieść zwycięstwo. A rewolucja bolszewicka i wybuchnęła, i zwycięstwo odniosła. Otóż rewolucja w Rosji, abdykacja cesarza i potem cały proces niszczenia tradycyjnej państwowości rosyjskiej, niszczenia cerkwi prawosławnej, niszczenia chrześcijaństwa w tym kraju odbywało się w sposób potwornie szybki, potwornie bezwzględny i bestialski. Żeby to było możliwe, drodzy Państwo, powinna była być zrobiona bardzo duża robota, bardzo duża czarna robota, zmierzająca ku temu, żeby absolutnie ogolocić
istniejące władze i istniejący reżim i cesarza osobiście ogolocić ze wszelkiej czci i wiary. Trzeba było ukazać tego człowieka, jego rodzinę, jego otoczenie i całość władz rosyjskich tamtego czasu trzeba było ukazać jako coś głęboko niemoralnego, brudnego, nikczemnego, wszetecznego, bezsilnego, nic niewartego. I dopiero gdy ludzie się odwrócą, dopiero władza staje się słaba i ginie. Drodzy Państwo, gdy ja robiłem swoje wykłady na Uniwersytecie Rzeszowskim ostatnio, bo tam ostatnio kończyłem pracę, po mniej więcej po 15-20 minutach moi studenci zaczynali drzemać. To była taka łagodna drzemka, która trwała około 15 minut. Potem studenci budzili się, bo do obowiązków nauczyciela było między innymi należało budzenie swoich studentów. Byli bardzo świeżi, bardzo odświeżeni tacy, raźni i tak dalej. Także jeśli ktoś z Państwa zechce uciąć drzemkę, bardzo proszę, nie będę Państwa budził. Prawdopodobnie to chodzi o jakieś falowanie mojego głosu czy coś takiego, że ludzie zaczynają czuć się zrelaksowani, sobie spokojnie odpoczywają, ale jednocześnie słyszą mnie, ale niektórzy nie słyszą, potem zadają pytanie, takie nic z tego nizowego, prawda? Dobrze, żarty żartami, drodzy Państwo. Anglia, Niemcy, niektóre globalistyczne siły w ciągu wielu, wielu lat prowadziły zmasowaną antyrosyjską i antycesarską propagandę. Obwiniano dwór carski, samą osobiście cesarzową na przykład, że uczestniczy w masowych orgiach, że cały dwór carski składa się z kobieciarzy, delikatnie mówiąc, i z amoralnych kobiet, że nic ich nie obchodzi los narodu rosyjskiego, nic ich nie obchodzi los państwa rosyjskiego. To są brudy, to są zdemoralizowane, prawda, takie męty społeczne, że dwór carski zwyrodniał kompletnie, że on nie jest rosyjski w ogóle, jest niemiecki, na usługach Niemiec jest. Zmasowana propaganda we wszystkich językach europejskich. Poza granicami mnóstwo Rosjan wyjeżdżało, inteligentów, szlachty, wyjeżdżało na studia do Niemiec, do Francji, do Anglii, wszędzie potoki brudu, potoki blota wylewane masowo na Rosję, a szczególnie na władzę i na cesarza osobiście. Zarzucano właśnie przede wszystkim wszeteczeństwo i rozpustę, które zawsze budzą w normalnych ludziach od razu. Bo jeśli normalnemu człowiekowi nie wypada zdradzać żony, powiedzmy sobie, to ludziom, którzy posiadają władzę i władzę absolutną, jak cesarz Rosji, tutaj powinna być, obowiązuje najwyższa moralność. To znaczy, im wyżej ty jesteś, tym mniej tobie pozwolone. A im niżej jesteś, proszę bardzo, jesteś żebrakiem, jesteś nikim, bezdomnym, włóczęgą, możesz robić wszystko, co ci się żywnie podoba. Fakt. Natomiast im wyżej, tym bardziej widoczny się stajesz. A jeśli jesteś karzelkiem, jak mówił Stanisław Jerzy Lec, to twoja karlowatość właśnie szczególnie widoczna staje się, gdy na postamencie stoisz. I to jest prawda. To jest prawda. Jeśli człowiek posiada władzę, kościelną władzę czy państwową, nie może sobie niczego pozwolić. Nie może niczego sobie pozwolić. Ojciec jest to człowiek odpowiedzialny. A jest to banalna kreatura, prawda, karzelek moralny i tak dalej, to nie ma o czym mówić. A więc zarzut moralnego zdziczenia przede wszystkim. Powtarzano, tam Rasputin, ten chłop, prawda, rzekomo miał członek bardzo duży i cesarzowo była uzależniona od niego pod tym względem, prawda. Rzeczy, które tutaj ja nie chcę delikatne uszka pani razić, bo gdyby nie było pani, to ja bym powiedział z panami już inaczej rozmawiał tutaj, prawda, tak. Ale panie są i musimy tutaj stosować się do pewnych norm surowych, językowych, także, ale proszę domyśleć się, jakie to było i to, co więcej, fabrykowano zdjęcie, oczywiście to nie tylko teraz fabrykuje się tego rodzaju propagandę, i wówczas już robiono i w masowych nakładach za pieniądze amerykańskich oligarchów żydowskich, niekoniecznie musiały być żydowskie, ale byli żydowscy, tak? Masowo przywożono to w milionowych nakładach i rozpowszechniano za darmo, wszędzie, na dworcach, na stacjach, gdzieś tam, w restauracjach, w kawiarniach. Wszędzie było tego pełno. Rzekome zdjęcia, prawda, obnażonej cesarzowej, która tam
robi rozmaite nieprzyzwoite rzeczy z Rasputinem i tak dalej, a cesarz z innymi tam paniami i tym podobne rzeczy. Krótko mówiąc, tutaj jeden z kierunków propagandy, jeśli chcemy kogoś zauważyć, powinniśmy wykazać jego, że to jest ktoś głęboko niemoralny. Drugi kierunek, należy ukazywać, że on jest bardzo bogaty i niezasłużenie przy tym, bo mówimy, że ktoś, o teraz nasza, drodzy Państwo, propaganda, czytamy z Państwem gazety polskie, oglądamy telewizję. Parę lat temu jeszcze cały czas nasza propaganda mówiła, że Łukaszenko nakradł się tyle milionów się nakradł, a Białorusini klepią biedę. Po pierwsze, Białorusini nie klepią biedę, a po drugie, amerykański wywiad oczywiście szukał tych pieniędzy Łukaszenki. Gdzie one są? I znaleźli za przeproszeniem figę. Bo Łukaszenko nie należy do tego typu ludzi i polityków, którzy kradną z całą pewnością. Już sam fakt, że nie pozwolił rozkraść majątku narodowego, przejąć przez obce siły, a Białorusi nie mają potężny przemysł, wspaniale rozwinięte rolnictwo, proszę Państwa, wspaniale rozwinięty przemysł wojskowy, produkujący broń najnowocześniejszą. Jakby oni chcieli to wszystko przejąć? Anglicy, Niemcy, Amerykanie, Kanadyjczycy. A więc co trzeba zrobić? Zuchycić człowieka. Bo gdyby nie było Łukaszenki, baćki, tak, ojca, jak teraz na przejściowym okresie ćwierć wieku już, to próbowano go ukazać jego jako no właśnie złodzieja majątku publicznego. Nakradł się, jak teraz o Putinie, nie cały czas, ile miliardów Putin ma, ile miliardów. Nawet liczby amerykańska prasa przytacza, a opublikują te liczby, a na drugi dzień już nie ma tych liczb, nie ma nic. Ale publikacja poszła, przy tym bardzo dokładna, daj publikację, 23 miliardy, 700 milionów, 455 tysięcy, 20 dolarów. Któż nie uwierzy w tak dokładną informację, że nawet 20 dolarów podali nawet. A to wyssane z brudnego palca jakiegoś oficera czy generała bezpieki amerykańskiej. Zohydzić, trzeba zohydzić ludzi, którzy bronią swego narodu i swego państwa. Zohydzić, pokazać, że oni są złodziejami. I o carze, o imperatorze Mikołaju II pisano, że olbrzymie sumy utrzymuje w banku londyńskim w Anglii. To główny bank świata i dotychczas, prawda? Tak? Oni decydują o cenie złota i tym podobne rzeczy. Nie było nic. Nic Mikołaj II nie nakradł się sobie. Nie musiał. Był patriotą, nawiasem mówiąc, był patriotą, człowiekiem bezinteresownym, ideowym. Tak jak dzisiaj może Łukaszenko, jeśli tak przykład dać. I często to jest dotychczas ten chwyt propagandowy, żeby odwrócić uwagę od własnych złodziei, to się przypisuje złodziejstwo tam, poza granicami, oto parciu. I moi studenci niekiedy, pamiętam, ten mówił do mnie tak, ale ten Putin to złodziej, tyle miliardów ma. A ja mówię, ale nas okrada nie Putin, tylko nasi złodzieje, którzy bardzo dobrze się pochowali. Ich szukajcie, to oni nas okradają. A że Putin, nawet jeśli okrada, to okrada Rosjan, to nie nasza sprawa. Tak? Tu studenci byli zbulwersowani. Jak to tak? No jak to można propagandzie nie wierzyć, którą ciągle i dwie dni i w nocy w telewizji, i w radiu, i w gazetach ciągle nam się wmawia takie rzeczy. My jesteśmy cacy, a Łukaszenko i Putin to złodzieje. To budzenie zawiści, drodzy Państwo. Państwo przeglądają niekiedy prawdopodobnie Gazetę Wyborczą, która nie tak dawno pisała o imperium Rydzyka. Rydzyk ma imperium medialne, Rydzyk jest miliarderem. Zajmuje się biznesem, buduje tam jakieś nie wiadomo jakie łaźnie rzymskie czy tureckie, Bóg wie co, i służy nie Bogu, a szatanowi, bo Jezus Chrystus nazywał pieniądze wynalazkiem szatana. Proszę Państwa, to w Ewangeliach jest. Pieniądze to wynalazek szatana. Tak? A Franciszek teraz powiedział, pieniądze to gówno szatana. W jednym z wystąpień swoich, to lajno szatana. Tak? A więc, jeśli ksiądz Rydzyk robi pieniądze, co on robi? Zdobywa lajno szatana. A więc jest satanistą, nie żadnym księdzem. Prawda? Jak łatwo, bardzo łatwo, logicznie tak. On nie odpowie, że tak samo mówi ISIS. I teraz prowadziło monety złote i srebrne, tak, żeby obalić szatańskiego tak dolara. O, właśnie. Pan się o tym wypowie, bo mało o tym. Widzi pan? Proszę siadać. Proszę siadać i uspokoić się.
Takie bardzo ładne monety. Widział pan w telewizji? Bardzo ładne. Bardzo ładne, no. Sympatyczne. No. Drodzy państwo, jeszcze pisała gazeta Wyborcza, ksiądz otrzymuje w Polsce przeciętnie miesięcznie 14 tysięcy złotych, a biskup 34 tysiące. Ja jako nauczyciel nigdy nie otrzymywałem więcej niż 3 tysiące. I to rzadko. Dwa z grosikami gdzieś tam, tak? A więc jaki odruch, gdy mówimy, że ktoś ma duże pieniądze? Odruch zawiści, złości i coś podobnego. A za co to on ma te 14 tysięcy albo 34? A co to takiego? Tak? I odruch negatywny, wzbudzony i on jest. I o to chodzi. I o to chodzi o naderwanie autorytetu. Tak? Tak ważnej instytucji, jaką w naszym kraju jest Kościół. To zniesławianie, czyli zniesławianie przez przypisywanie korupcji, złodziejstwa. Przy tym, podkreślam to jeszcze raz, drodzy państwo, fakty, gdy prowadzi się taką propagandę, fakty nie mają żadnego znaczenia. Żadnego znaczenia. Są tak zwane fakty wirtualne, fakty medialne, prawda? Napisaliśmy, że jest takie, takie, tak, i są nawet liczby, a wszystko jest fałszem, jest kłamstwem. A kto to sprawdzi? Kto to sprawdzi? Gdyby ktoś teraz, można tak argumentować, dajmy na to, w Ugandzie jest epidemia AIDS. A ktoś może powiedzieć, proszę dać dowody, proszę podać nazwiska, kto w Ugandzie zmarł na AIDS, w jakim dniu, w której godzinie, kto to był z imienia, w jakim wieku i tak dalej. Czyli wszędzie można manipulować, można ludzi zwodzić. O, mówimy też, że Korea Północna jest zagrożeniem dla pokoju światowego. W jaki sposób? Fundusz, budżet wojskowy Stanów Zjednoczonych to 635 miliardów dolarów, znacznie więcej niż całego świata pozostałego. Rosja ma 34 miliardy budżet wojskowy. Przypominam jeszcze raz, Stany Zjednoczone 635 miliardów, Rosja 34 miliardy. Iran 7 miliardów, a Korea Północna 4 miliardy. I oto Korea Północna, która ma 4 miliardy budżetu wojskowego, jest zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych, które mają fundusz 635 miliardów. Ale gdy te bzdury są powtarzane i raz, i drugi, i trzeci, ludzie jakby nie mają wyjścia. To nie, mniejsze o to, że Goebbels powiedział, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Nie trzeba 1000 razy powtarzać. Stefan Kisielewski kiedyś napisał, Polak czyta jeden raz. Jeden raz Polak przeczytał coś i potem przez 30 lat z tym chodzi i powtarza to. Nie trzeba 1000 razy powtarzać, bo Polak jest naiwny, on ma takie czyste serce i mu wydaje się, że nikt nie klamie. On ma do czynienia z samymi klamcami dookoła, prawda? Tak? Czyli co? Łatwo ulega manipulacji. Łatwo ulega manipulacji. I manipulacja jest czymś straszliwym. Czymś straszliwym naprawdę. Oto państwa zagrażające pokojowi to właśnie Iran i Korea, których budżet wojskowy nie jest niczym, jest mniejszy niż w Polsce nawet, tak? A jednak, gdyby teraz zapytać, jakie państwo, tak przeciętnego, nawet Polaka, bo Polacy też krytycznie myślą, z jednej strony są podatni na propagandę, a z drugiej strony niepodatni, bo są krytyczni, tak? I zapytać, ja myślę, że szereg Polaków powiedziałby, że tak, to Iran jest zagrożeniem dla pokoju światowego i Korea Północna. Ale nie Stany Zjednoczone, które wymordowali we Wietnamie 10 milionów ludzi, w Kambodży 3 miliony ludzi, po II wojnie światowej rozpętali 150 konfliktów wojskowych, 150 wojen. To Stany Zjednoczone, nie Korea Północna. A jednak, gdybyśmy nie wiedzieli tych liczb, drodzy państwo, powiedzielibyśmy, że najważniejszym obrońcą pokoju, demokracji, wolności w skali światowej są Stany Zjednoczone. Ale pojedźcie do Wietnamu, powiedzcie to. Pojedźcie do Ameryki Łacińskiej, gdzie wszędzie Amerykanie wtrącali się, wszędzie nasyłali bandytów, morderców, najemnych i tak dalej. Tam do Ameryki jest wyjątkowo zły stosunek. Jak nasz do Rosji. Jak nasz do Rosji, tak? A oni na Rosję patrzą jako na coś pozytywnego, coś, jakąś przeciwwagę w stosunku do Ameryki. Tak? Czyli strasznie interesujące rzeczy, strasznie interesujące rzeczy. I jakże trudno normalnemu, to prostemu człowiekowi, prosty inteligent, czy tak powiem, nauczyciel, inżynier, lekarz, prawda? Także i robotnik, czy rolnik, jakże trudno w tym wszystkim się polapać, jak trudno nie ulec manipulacji, czyli nie stać się narzędziem w obcym ręku, narzędziem, które będzie realizowało zupełnie obce dla ciebie interesy.
I tak było, tak przygotowywano rewolucję w Rosji też. Oszczerstwa, kłamstwa, propaganda, które i owszem gdzieś tam miały pewne zaczepienie, pewne ziarenko prawdy musiało być, tak? I ono było, ale wszystko tysiąckrotnie wyolbrzymione. I w takim razie, drodzy Państwo, gdy autorytet władzy i cesarza został kompletnie poderwany, nadwyrężony, cesarz został osamotniony i musiał abdykować. A to znaczy, że państwo straciło zwornik, symbol swojej jedności. Cesarz, osoba cesarza, wszystko. Państwo przestało istnieć. Stało się terenem, że tak powiem, niesterowalnym terenem. I owszem, wiemy, jakie potem nastąpiły lata straszliwego zamętu, wojny domowej, rzeki krwi przelano i tak dalej. Oto jest to. Także musimy prawdopodobnie... Może państwo pozwolę, że ja jeszcze tutaj zahaczę pewne psychologiczne aspekty życia, naszego życia społecznego. W ogóle, tak, propaganda nie tylko polityczna, pozwolę państwu, że stwierdzimy, wykorzystuje się jako środek manipulacyjny apelowanie do pewnych wrodzonych kompleksów psychicznych, jak lęk. Każdy człowiek, proszę ze mną pod tym względem nie spierać się, każdy człowiek przeżywa stany lękowe. Jakieś mgliste, niejaśnie wyrażone, ale te lęki są. A więc można straszyć Polakami, Ukraińcami, Żydami, można straszyć Putinem, można straszyć Trumpem, można straszyć chorobami, na przykład AIDS czy rakiem, można straszyć ociepleniem klimatu powszechnym, wzmacniając poczucie wewnętrznego rozdygotania. A co to znaczy wewnętrzne rozdygotanie? Człowiek nie jest samosterowalny. Człowiek staje się łatwo sterowalny z zewnątrz. Czyli staje się marionetką, kukielką w ręku graczy, którzy tego człowieka będą wykorzystywać w swoich celach, a nie w celach tego człowieka. Apeluje się często do chciwości ludzkiej. Każdy człowiek jest troszkę chciwy. Każdy człowiek chciałby mieć trochę pieniędzy. Proszę zobaczyć, jak Amber Gold, jak powiadało, nie? Po pierwsze, symbol krzyża, tak w serce każdego Polaka, chrześcijanina, reaguje na symbol krzyża. I to proszę bardzo, symbol krzyża i co? Procenty, że lokata w złoto, że to pewność. Nabrali kilkadziesiąt tysięcy ludzi, oddało swoje wszystkie oszczędności. To jest gra na chciwości, gra na chęci posiadania pieniędzy, prawda? A pożyczki bankowe, proszę, wszędzie, gdzie idziemy, na słupach wiszą, w gazetach, w telewizji, wszędzie, to bank pocztowy, to taki, to owaki, prawda? I warunki fantastyczne po prostu. Ja też kiedyś, gdy przyjechałem po raz, to był bardzo 1992 rok do Polski, bank niemiecki, Lotos był wówczas, prawda, manipulował. I to takie piękne warunki, ja tam zaciągnęłem co my z żoną nauczyciele, żadnej majątności u nas nie ma, my nie mamy nawet teraz żadnej nieruchomości, bo troje dzieci postawiliśmy na nogi, prawda, i tak dalej, my nie mamy nieruchomości, ja mam 17-letniego BMW, kupiłem jako 14-letni pierwszy raz w życiu, tak? Czyli nie ma się tych, prawda, rzeczy. I patrz, Lotos obiecuje takie rzeczy. Zaciągnąłem niedużą pożyczkę, bo nie mogłem. Jedyny raz w życiu zresztą pożyczyłem pieniądze od kogoś, od banku. A potem okazało się, że nie mogłem odczepić się, że to ja jestem winien nie wiadomo jakie pieniądze. Ja tam położyłem, tak, musiałem już dwukrotnie, prawie spłaciłem. Przychodzę, to co, to ja już do więzienia pójdę, mnie straszyć zaczęła jakaś tam sekretarka, prawda. Pogubiłem się zupełnie. Ale jakoś udało się, zacząłem tam wypytywać ludzi bardziej doświadczonych, bardziej cwanych niż ja, bo ja nie jestem cwanym człowiekiem, jak państwo widzą zresztą, tak, to na gębie napisane, tak. No, tak. No, udało się jakoś wykręcić, a tu i ludzie, bierzcie pożyczki, tak jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy zachęca państwa, żeby państwo zaciągali pożyczki, a pożyczki są tego rodzaju, że jak państwo gdzieś pożyczą $1000, to po dwóch latach państwo już spłacą ten $1000, ale będą państwo już winni $10 000 temu bankowi. Oto jakie są. I dlatego nigdy publicznie nie są publikowane warunki zaciągania pożyczek przez państwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i w zagranicznych bankach. Nigdy. Nikt z państwa nie czytał żadnej umowy. Nigdy państwo nie przeczytają, bo są takie warunki, że każdy normalny, zdrowomyślący człowiek po co, jaka to nie jest pożyczka. To jest wkupywanie się w niewolnictwo po prostu, w wieczne niewolnictwo. Niedawno pewien aktor nasz i reżyser filmowy, nie będę wymieniał nazwiska, bo nomina odiosa sunt, a komuniści zadłużyli Polskę strasznie. Dobrze, komuniści zadłużyli Polskę na $30 000 000.
w ciągu 45 lat swojego panowania. Demokraci, w cudzysłowie, w ciągu 25 lat swojego panowania powiększyli ten dług do 420 miliardów dolarów. Teraz Polska już na wieczne czasy jest, na wieczne czasy w niewolnictwie. Nigdy nie wypłaci się. O ile nie będzie zmieniony cały system walutowy, międzynarodowy, finansowy system międzynarodowy. A propos, Jan Paweł II w swoich wystąpieniach na początku kadencji zawsze mówił, że należy zmienić międzynarodowy system walutowy. To zaraz jego strzelał szarych wilków tureckich najemnik oczywiście oligarchów międzynarodowych, bo jak to później papież apeluje, że nim trzeba zmienić system, który prowadzi do nędzy całych narodów i do niepomiernego bogactwa garstki ludzi dosłownie, garstki rodzin. O, drodzy Państwo, omal nie zaszczelili, tak? I nadal wszystkie kraje świata są zadłużone, także Stany Zjednoczone. Tak, czyliby odwoływanie się do chciwości, do chęci posiadania. Często, żeby manipulować ludźmi, odwołuje się do poczucia wyższości. Wystarczy pochwalić naszą aparycję, nasze auto, naszych dzieci, piękną żonę lub kochankę, naszą narodowość oczywiście, czyli jedynie słuszną wiarę i człowiek już jest manipulowany, już jest uzależniony. A jak nikt nas nie pochwali, to możemy sami się pochwalić, niechby nawet czymś cudzym. Oto w telewizji jeden z ekspertów naszych chwalił się tym, że amerykańskie F-16 są lepsze od rosyjskich MIG-ów 35 teraz. Nie, po pierwsze, nie są lepsze, a po drugie, w jaki sposób Polak chwali się amerykańskim? Ty swoim chwal się. Co ty masz? Jakie ty masz samoloty? Polska Ludowa produkowała bojowe samoloty. Bojowo-ćwiczebne jak najbardziej, a teraz produkuje? Nie. Amerykanie po wielokrotnie zawyżonych cenach sprzedają nam wyeksploatowane F-16, polatane, poremontowane i połowa z nich nie lata w ogóle. A pieniążki zapłaciliśmy wielomiliardowe. Tak pisze nasza prasa. To nie są moje wymysły. Nasza prasa, szanowny panie, to pisze. Tak? Trzeba czytać. Ja czytam polską prasę, oglądam polską telewizję i wszystkie dane, które teraz państwu daję, to pochodzą z naszej polskiej prasy, którą jednak należy bardzo uważnie czytać. Bardzo uważnie. Nie poddawać się manipulacjom, ale pewne rzeczy zauważyć. Tak? Gdy przyjedzie do nas, a więc poczucie wyższości, chęć bycia docenionym, tak? Komunistyczna propaganda robiła komplementy klasie robotniczej, czyli ludziom najmniej niestety wykształconym, ale mówią, to klasa robotnicza, najbardziej postępowa, ona stworzy nowy świat, ona zbuduje sprawiedliwy ustrój społeczny. Komplementy w celu manipulowania, ja tobie robię komplementy, a ty będziesz robił to, co ja ci każę, prawda? Ot na tym polega ten mechanizm. Jeśli do nas przyjedzie jakiś prezydent Stanów Zjednoczonych czy ambasador i powie nam dzień dobry i nic o nas bez nas, aplauz, oklaski, omalże moczymy się za przeproszeniem z radości. A gdy Witold Landsberg w Sejmie Polskim powiedział, prawda, jeszcze Polska nie zginęła, póki Litwa żyje, absolutnie absurdalny slogan, bez żadnej treści. Jakie owacje, pamiętają Państwo, może by telewizja pokazywała, jakie były owacje. Na stojąco, nie daj Boże, celowanie już nie tylko po rękach, a po innych miejscach również. Jak łatwo ludźmi manipulować za pomocą sloganu, prymitywnego, durnego, pozbawionego treści sloganu. Ostatnio wróciłem z Wilna, byłem na nabożeństwie, powiem teraz coś takiego, za co Państwo mnie pobiją zaraz. Młody ksiądz, Polek, kazanie. Znaczy, drodzy Państwo, do czego trzeba dążyć, wierni, Grecy widzieli cel swego życia i sposób oddawania czci bóstwom w tym, że żyli etycznie, moralnie, a więc holdowali normą moralną. Żydzi, bo holdowali normą prawa swojego, czyli też przepisom moralnym, dekalogowi. Ale to nic, my chrześcijanie widzimy cel swego życia w tym, żeby zakochać się w oczach Jezusa. Nie wiem, czy Państwu ręce nie opadają teraz? Mnie ręce opadły. Co to znaczy? Mógł powiedzieć, nie kradnijcie, nie zdradzajcie żon, nie pijcie,
Nie bądźcie lajdakami, nie klamcie, bo tyle, tyle brudu moralnego w naszym życiu. Nie, on powiedział, trzeba zakochać się w oczach Jezusa. Siedziałem, myślałem długo i teraz myślę, co to znaczy zakochać się w oczach Jezusa? Czy to jest pustosłowie, czy jest w tym tkwi jakaś treść, panie redaktorze, pan nie zlinczuje i nie zaprosi nigdy więcej do siebie, bo to mówię. Ale manipulacje, nie wiadomo co. Co on chce powiedzieć? Zakochać się w oczach Jezusa. Ja czytam Jezusa wypowiedzi, wielce mądre w Ewangeliach, różne przypowiastki, przysłowie rozmaite, piękne rzeczy. Ja uczę się mądrości życiowej od Jezusa. A mnie mówi się, zakochać się w oczach Jezusa. I czyli nie trzeba żyć moralnie, nie trzeba słuchać nakazów prawa etycznego, jak Żydzi słuchali, a trzeba zakochać się w oczach Jezusa. Nie wiadomo co. Szczególnie panie byli oczarowane. O, zakochać się w oczach Jezusa. Tak. A ja niestety nie mogłem zrozumieć, to przez nie rozumiem, co to takiego, zakochać się w oczach Jezusa. Nie rozumiem. Nie wiem. Drodzy Państwo, można apelować do dobroci ludzkiej jeszcze. Wystarczy rzec ludziom, że dobro wraca. Zróbcie to i to. Dajcie mi pieniążki, a to was wróci to dobro, tak? Przeważnie Bóg wam zapłaci za to. A czy nie jest apelowaniem do ludzkiej wrodzonej dobroci, że nie bierzemy tak zwanych uchodźców, którzy nie są oczywiście uchodźcami, tylko nasyłanym gwardią muzułmańską, która zaraz będzie czynić w Europie niesamowite różne rzeczy i już czyni. A myślę, jakie to nieludzkie, nie przyjmować wygnańców, biednych. To znaczy, ja osobiście byłbym zdania, że oczywiście sieroty trzeba przyjąć, dzieci jak najbardziej i spolszczyć ich tutaj, niech będą naszymi dziećmi. Prawda, no tysiące tych biednych dzieciaków tam jest, ja bym przejmował. Naprawdę. Ale dzieci, a nie tych bandziorów, prawda, dwuchmetrowych, barczystych, ze strasznymi fizjonomiami, rzezimieszków, prawda, ich tutaj będziemy wpuszczać. Ale ciągle w propagandzie państwo w telewizję włączą, tak jak to takie nieludzkie, jak my możemy, nam pomagano. Tak, Ameryka przysyłała dla Solidarności mnóstwo różnych rzeczy, ale drodzy państwo, wszystko policzyła, pomnożyła przez 3 i teraz Polska jest dłużna Ameryce 420 miliardów dolarów. Oto jak nam pomagano. Proszę bardzo. Panie doktorze, ale może przejdźmy do tematu rewolucji. Bo tu są też osoby, które chcą zadać pytania o Żydach i o Polakach w rewolucji, a na razie mamy wstęp. Nie, to nie wstęp. Panie redaktorze, to jest demaskowanie mechanizmów manipulacji, które przygotowują rewolucje i przewroty społeczne. Ale ma pan rację. Przechodzimy teraz do stereotypy, bywają też wykorzystywane, tak? Narodowe stereotypy, religijne. Tak? Putin teraz odgrywa rolę zbiorowego Żyda, jest wszystkiego winien. Tak? Propaganda masońska, czyli angielsko-żydowska, zohydzala Imperium Rosyjskie jako rzekome więzienie narodów. A proszę Państwa, w paszportach rosyjskich nie było nawet rubryki narodowości. I ze względu na narodowość Cesarstwo Rosyjskie nikogo nie dyskryminowało. Była rubryka wyznanie, a więc judaizm, katolicyzm, prawosławie, islam. Tak? Ta rubryka była, a narodowości nie. Czyli niekoniecznie państwo rosyjskie było więzieniem narodów. To znaczy prześladowano, ograniczano aktywność tych, którzy otwarcie występowali przeciwko państwu. Normalnie. Zobacz, ci, którzy nie występowali przeciwko państwu, nie byli prześladowani, nie byli dyskryminowani i nie byli ograniczani. Był jedyny naród, to znaczy jedyne wyznanie, ale też jedyny naród to Żydzi, którym ograniczano możliwość wstępu na wyższe uczelnie, możliwość zajmowania stanowisk w sferze prawa, państwowych stanowisk rozmaitych, wysokich. Wyznawcom judaizmu tego nie pozwalano. To był jedyny kraj na świecie, można powiedzieć, jedyny cywilizowany kraj na świecie, jedyny kraj europejski, w którym Żydom ograniczano dosyć drastycznie dojście do wysokich funkcji państwowych. I oczywiście żydostwo w sposób szczery i głęboki nienawidziło Rosję, rosyjskie państwo za to właśnie. Mimo to, drodzy Państwo, wystarczało, że Żyd formalnie przejdzie na katolicyzm, na prawosławie lub na islam i żadnych ograniczeń już nie było.
Mógł zajmować najwyższe stanowisko gubernatorów, feldmarszałków, robić wszelkie kariery. Nawiasem mówiąc, Polaków było mnóstwo, generalów rozmaitych, wojskowości, mnóstwo Polaków było, wojskowości rosyjskie. Podczas gdy w Prusach oficer mógł, Polak z pochodzenia, Polak, mógł awansować tylko do porusznika. Leutnant, nie wyżej, na mocy przepisów. Na mocy przepisów. Ale my mamy taki stereotyp, że najbardziej drastyczne prześladowanie i dyskryminacja spotykały Polaków w Cesarstwie Rosyjskim. Nieprawda. Nieprawda. Rzeź Galicyjska, Austria, 1846 rok. Władze austriackie wypłacali po 10 złotych talarów za każdą odciętą głowę powstańca. Za każdą szlachecką głowę, uczestnika powstania czy nie, chłopi atakowali tam za ścianek szlachecki, odcinali pilą czy siekierą głowę do worka i do urzędu powiatowego. Po pieniądze. Po pieniądze, tak. I władze austriackie dawały 10 talarów za każdą głowę szlachcica polskiego. 1846 rok. Nie tak dawno. Rosja tego nie robiła. Niemcy nie robili nawet tego. Strasznie. A tak zapytać przeciętnie Polaka, także i mnie, prawda? Tak, Austria najbardziej łagodna, najlepsza była, potem lepsi byli Niemcy, a Rosjanie byli najgorsi. A akurat sytuacja była odwrotna. Niemcy w ogóle nie patyczkowali się. Jak tylko znaleźli najmniejsze sprzysiężenie polskie, rozstrzeliwali wszystkich. Rozstrzeliwali bez żadnych ceregieli. Tak? A Rosjanie tam przekonywali, na 2 lata na posilenie gdzieś wysyłali. Tych filomatów i filaretów wileńskich wywieźli do Petersburga i do Moskwy, żeby zapoznali się z rosyjskimi studentami. Ci pojechali, Adam Mickiewicz tam i tak dalej, cały szereg Suzin, Czeczot i tak dalej. Pojechali sobie, popijali winko w Moskwie i w Petersburgu, a potem pojechali na zachód do Francji. O takie to były realia znowuż, a jednak wyobrażenia nasze są troszeczkę inne. Drodzy Państwo, żydowska młodzież w Cesarstwie Rosyjskim zareagowała na ten stan rzeczy, jak jest, czyli dyskryminowanie Żydów. Naprawdę to było dyskryminowanie Żydów. I tylko Żydów, bardzo boleśnie, bardzo ostro. Podczas wojny wracali żołnierze, oficerowie na przepustkę, przychodzili do Petersburga, do Moskwy. To była taka moda wśród dziewczyn żydowskich, ampulka z kwasem siarkowym i gdy oficer idzie szykiem, czy żołnierz na przepustce, na urlopie króciutkim, tam parodniowym, bryzgać w twarz, w oczy tym kwasem siarkowym. Setki żołnierzy i oficerów rosyjskich padło ofiarą takiego, takiej nienawiści. Taka była nienawiść, czyli cała energia żydowstwa była skierowana na to, żeby zniszczyć Cesarstwo Rosyjskie jako państwo chrześcijańskie przede wszystkim. Tu była nienawiść i narodowa, i nienawiść religijna. Natomiast no co, to bryzganie kwasem siarkowym w oczy, to państwo nie zmieni się w ten sposób. Oligarchowie żydowscy w Ameryce i na całym świecie. Jaki ponętny konsek, jakie bogactwo Rosja dotychczas, nawet obcięte, pozbawiona już Ukrainy i tak dalej. Jaki to kęs, czego tam tylko nie ma, nie? Jakby oni chcieli, Zbigniew Brzeziński, świętej pamięci, wielki człowiek, wielki analityk polityczny, zaplanował na 8 części podzielić Rosję, na 8 niby niepodległych państwek. Oczywiście te całe bogactwo narodowe, naturalne tych państwek należałyby do oligarchów międzynarodowych. Oni o tym marzyli wówczas, marzą teraz i oni finansowali. Oni finansowali potem ten ruch, te edycje, druki rozmaite i tak dalej. Drodzy Państwo, państwo rosyjskie, co jeszcze? Dodatkowo dodawało nienawiści żydowskiej do państwa rosyjskiego. Prawo rosyjskie przewidywało drastyczne ograniczenia, jak tak zabraniało lichwy. Zabraniało lichwy. Ja Państwu powiem, pięcioksiąg mojżeszowy, Państwo pamiętają, co obiecuje Bóg Żydom? Że będziecie pożyczać wszystkim narodom, a sami od nikogo pożyczyć nie będziecie. Tak jak jest teraz. Tak jak jest teraz. Wszyscy pożyczają od żydowskich banków, a Żydzi nie od kogo nie pożyczają. A kto jeszcze jest bogatszy od nich? Nikt. Tak? I Bóg też obiecał, że rozmnożycie się jak ziarna piasku nad morzem, prawda? Wielki naród, nie mówimy, mały naród, 13-milionowy, tam, czy 5-milionowy, czy w ogóle Żydów nie ma na świecie, już takie dziwaczne propaganda. Dane ONZ, wyznawców judaizmu jest na świecie 25 milionów. A jednocześnie
Ja mówię, z tych publikowanych danych można często wnioskować rzeczy, których publikatorzy nie chcą, żeby wyciągano. A więc 25 milionów wyznawców judaizmu, a jednocześnie podaje się, że tylko co czwarty Żyd jest wyznawcą judaizmu. Mnożymy 25 milionów wyznawców judaizmu na 4 i mamy 100 milionów Żydów, z których 25 milionów to wyznawcy judaizmu, a 75 milionów to tak zwani wolnomyśliciele. Czyli prawnicy, dziennikarze i tak dalej, oni nie wyznają żadnej religii. A kryterium jest rasa, rasa żydowska. Teraz to jest najnowocześniejsze. Religię można wyznawać, można tylko do kościoła chodzić sobie i pozostawać Żydem, bo rasa jest ważna. Tak? To nowoczesna doktryna syjonizmu teraz mówi. A więc Rosjanie, drodzy Państwo, od samego początku Ruś zabraniała lichwy w 1113 roku. W 1113 roku książę kijowski Włodzimierz Monomach po straszliwych pogromach Żydów w Kijowie wydał nakaz, żeby nie można było pobierać procentów więcej niż 12. Więcej niż 12. A dzisiaj ja Państwu powiem, tak jeszcze w 1706 roku królowa, caryca Elżbieta Petrowna, córka Piotra I i Marty Skowrońskiej, Polki, wprowadziła przepis nie więcej niż 6%. Nie więcej niż 6%. Teraz na Białorusi 2%, jak Państwo wiedzą, zaciąganie pożyczki. Bank nie ma prawa brać więcej niż 2% nadwyżki. Koniec. Wszystko. A w kraje islamskie? Bezprocentowe pożyczki. Bezprocentowe. Szybkie pożyczki, te, których jest nasyp teraz, tak, mają 30%. Tak, więcej, panie, oczywiście, ma pan rację. A w Rosji teraz, niedawno Radio Rosyjskie informowało, niektóre banki i prywatni lichwiarze, no wiadomej narodowości, pobierają 600%, 600%, sześciokrotny procent, prawda? A kto zaciąga u nas też pożyczki w bankach, to będzie dwa razy minimum przepłacał. Pożyczę 300 tysięcy, spłacę tu co najmniej 600 za 30 lat. Ale to niewola, to jest straszna rzecz, tak nie może być, nie powinno tak być. I Rosja tego zabraniała, czyli to pozbawiała żydowskich oligarchów, żydowskich bankierów niesamowitych środków. Stąd żydowscy bankierzy ułożyli olbrzymie sumy na walkę rewolucyjną. Zrobić przewrót i przejąć władzę w Rosji. A gdy przejmiemy władzę w Rosji, będziemy tam robić wszystko, co nam będzie się żywnie podobało. I stąd, drodzy Państwo, olbrzymi kapitał Żydów niemieckich, Żydów angielskich, Żydów amerykańskich. Ale nie tylko Żydów. Tutaj był kapitał niemiecki, czysto niemiecki rasowo, i angielski, i amerykański, czyli anglosaski. Też razem, czyli olbrzymie siły oligarchiczne sprzeciężyły się przeciwko Rosji, finansowali ruch rewolucyjny. Ale, drodzy Państwo, cóż po pieniądzach? Pieniądze to martwy balast, jeśli nie ma ludzi, którzy za te pieniądze podejmują walkę. Czyli trzeba było znaleźć ideowych ludzi, którzy nawet bezinteresownie nienawidzą państwa rosyjskiego, ale broń kupujemy dla nich my. I oto tu powstaje interesujące pytanie. A któż to byli ci ideowi ludzie, którzy wykorzystaliby broń kupioną przez anglo-niemiecko-żydowskich oligarchów w walce przeciwko państwu rosyjskiemu? Polacy, proszę Państwa, Polacy. Ludzie ideowi, ludzie często bezinteresowni, ludzie bardzo patriotyczni i ludzie przepełnieni serdeczną nienawiścią do państwa rosyjskiego jako do rozbiorcy Polski, jako do jednego z państw, które słowiańskie państwo, a jednocześnie sprzymierzyło się z niemieckimi państwami i zniszczyło nasze państwo polskie. Polacy żywiołowo i bezinteresownie i w całej swojej masie nienawidzili i nienawidzą Rosji. Czyli wspaniały materiał dla kapitału oligarchicznego. Bo powtarzam jeszcze raz, drodzy Państwo, sam kapitał, no i co kapitał? Co on jest? Nikt nie będzie, jaki z tego użytek? A gdy znajdą się ludzi, którzy kupioną broń za ten kapitał, wykorzystają, pójdą ofiarnie walczyć, oto jest to. I tu powstał interesujący sojusz. Ludzi zupełnie różnych, o przeciwstawnej mentalności, Żydów i Polaków. 250 tysięcy Polaków walczyło po stronie rewolucji bolszewickiej, drodzy Państwo. 250 tysięcy. W tym cały szereg ludzi autentycznie wybitnych, ideowych,
ofiarnych, bezinteresownych, to byli Polacy. Oczywiście nie tylko Polacy, bo byli inni, byli Gruzini, walczyli też po stronie rewolucji również. Różne narodowości, ale wybitny wkład w zwycięstwo rewolucji bolszewickiej wnieśli Polacy. Byli Rosjanie oczywiście, Rosjanie, którym wmówiono żołnierzom, marynarzom, nienawiść do oficerów. Proszę Państwa, ale było barbarzyński zwyczaj jeszcze przed rewolucją lutową. Oficerowie mieli prawo bić po gębie szeregowych, za przeproszeniem, pięściami, poniżać, wyzwiska rozmaite rzucać. I mówię, nawet bić. Czyli szeregowi żołnierze rosyjscy nienawidzili swoich oficerów. Często strzelali im w plecy, gdy ci podrywali do ataku. Mnóstwo rosyjskich oficerów było zabitych kulą w plecy. Czyli tu była z jednej strony propaganda demoralizująca oczywiście, o której mówiliśmy, to apelowanie do różnych, prawda, niższych instynktów. Tak, z jednej strony. A z drugiej strony były fakty, które rodziły nienawiść żołnierzy do oficerów, do własnych oficerów, do generałów. Wymordowali bezwzględnie. Bagnetami pobili tysiące i tysiące własnych oficerów bolszewicy, zbuntowani przez bolszewików żołnierzy rosyjscy. Także byłoby, oczywiście, drodzy Państwo, może Państwo oczekowali, teraz ode mnie, że ja powiem, że to była żydowska rewolucja, czy polska rewolucja, prawda, czy antyrosyjska. Wszystko to było prawdą. To była i żydowska rewolucja, i polska, i rosyjska, i różnych innych narodowości, a jednocześnie to była rewolucja i antypolska, bo w ruchu białym, w białej gwardii, proszę Państwa, na dworze imperatora rosyjskiego aż się gotowało od polskiej arystokracji. Radziwiłłowie, czartoryscy, potoccy. Drodzy Państwo, twórcą, jak Państwo wiedzą, twórcą bezpieki sowieckiej był Polak, Feliks Dzierżyński, Kresowiak, człowiek ideowy, katolik żarliwy w młodości. Żarliwy katolik, poeta utalentowany. 8 razy aresztowywany, 8 razy uciekał z syłki syberyjskiej. 8 razy. Zdradzali jego najbliżsi przyjaciele. Mimo to wracał do ruchu rewolucyjnego. Utalentowany organizator. Człowiek niesłychanie zdecydowany i bardzo inteligentny. Bo stworzyć od podstaw służby specjalne, proszę Państwa, w dowolnym kraju, a już tak olbrzymim kraju jak Rosja, to nie lada wyczyn. Oczywiście hrabia Roniker w swojej książce nazwał Dzierżyńskiego czerwonym katem. No to się przykleiło i na całe życie powtarzamy czerwony kat, czerwony kat, czerwony kat. A gdy Feliks Dzierżyński w 21 roku był członkiem sowieckiej delegacji na rozmowy z Polakami, z polską władzą już po wojnie 20 roku, Dzierżyński, Marchlewski, kilka innych Polaków, właściwie większość delegacji sowieckiej stanowili Polacy. Był jeszcze Żyd Joffe i jeden Rosjanin. Sowiecka delegacja zaproponowała Polsce, żeby zabierajcie sobie i Witebsk, i Mińsk, i Gomel, całą Białoruś, aż pod sam Smoleńsk. Bolszewicy proponowali polskiej stronie. Odrzucili Polacy to i wzięli tylko nieduży kawałeczek tam, gdzie polska ludność stanowiła większość. Oczywiście głupota. Trzeba było brać, bo Mińsk był wówczas polskim miastem, stolica Białorusi, nie Mińsk mazowiecki. To było polskie miasto. Proszę bardzo, i oto polscy bolszewicy, za przeproszeniem, proponowali warunki lepsze niż nasza polska strona chciała wynegocjować. Odrzucili. Polska delegacja odrzuciła te propozycje. Lepsze. Proszę bardzo. Widzą Państwo, jak niejednoznaczna sprawa jest, prawda? Niejednoznaczna. Także bardzo łatwo potępić kogoś tam, rzucić to takie, owaki. A to była bardzo złożona sytuacja, bardzo złożona. Bo my Polacy jesteśmy bardzo, bardzo często, to powiedzieliśmy, że kapitał bez bohaterów jest niczym. A co bohaterowie bez kapitału? Prawda? Szczycimy się, kosynierzy byli. No któż to idzie na armaty z kosami? Ludzie kochani, no. Szczycimy się powstaniem warszawskim. Jeden karabin na 15 osób, ataka złota, młodzież wspaniała polska, no warszawiacy młodzi wyginęli za nic, zupełnie za nic wyginęli. Jak można było tą młodzież bez broni wrzucać na czołgi niemieckie, no. A młodzież poszła, czyli proszę pomyśleć sobie, jacy to ludzie, jakie to złoty fundusz, żaden naród nie ma takiej młodzieży, żaden naród nie jest taki jak nasz. Żeby bez broni, bezinteresownie iść z kosami na armaty, a bez broni iść na niemieckie kulemioty, tam odbierać im i potem zdobyczną niemiecką bronią walczyć. Przez 2 miesiące z armadą niemiecką, bo Boże. To już niesamowite rzeczy, to już nie do pomyślenia. Tak? Czyli bohaterowie, żeby zwyciężyć, muszą mieć kapitał. Powstanie musi być przygotowane.
Każde powstanie musi być przygotowane, musi być obliczone na zwycięstwo, a nie na po to, żeby pokazać światu. Drodzy Państwo, świat nie zasługuje na nic innego, jak żeby jemu pokazać gest Kozakiewicza. Proszę mi wierzyć. Gest Kozakiewicza trzeba jemu pokazać światu, a nie płacić daninę na najszlachetniejszej polskiej krwi, która z góry wiadomo, że będzie przelana i będzie przegrana i nic z tego nie wyjdzie. I to powstanie listopadowe nam masoneria finansowała, podsuwała przestarzałą broń, prawda? Austriacy, między innymi Niemcy, tak? Francuska masoneria, powstanie styczniowe to samo i powstanie warszawskie. Zbrodniczy rozkaz z Londynu. Swoje dzieci powywozili do Londynu, a dzieci innych Polaków popchali, popchnęli na niemieckie czołgi bez broni. Ale chcę tu pokazać, jaki to naród, jakie to złote serce, jaka to odwaga, jaka ofiarność i bezinteresowność. Ale żeby powstanie zwyciężyło, musi być nie tylko bohaterstwo, ale i pieniądze, które Napoleon nazywał pieniądze są krwią wojny. Krew płynie, pieniądz płynie, kupujemy broń, amunicję, rozmaite jedzenie, prowiant dla armii, prawda? Pieniądze są, a my bez pieniędzy. Bohaterowie, ale bez pieniędzy. Otóż gdy będziemy kiedyś robili jakieś powstanie, drodzy Państwo, trzeba to robić tak, żeby to powstanie zwyciężyło. Trzeba musi być dobrze przygotowane, uzbrojone. A odwagi i serce Polakom do walki wystarczy zawsze. Wystarczy zawsze. I oto, drodzy Państwo, wykorzystano w sposób, ja nie powiem, że cyniczny, bo z jednej strony, drodzy Państwo, z jednej strony Polacy zostali wykorzystani przez bolszewię, a z drugiej strony Polacy współuczestniczyli w zniszczeniu państwa, które było mimo wszystko antypolskie. Było antypolskie jednak. I tutaj było naszym rozbiorcą, tak, jednym z trzech zaborców, także to nie ma nawet o czym dyskutować. I mimo tego, że tam arystokracja polska poniewierała się tam na dworze, sprzedawczyków zawsze jest pełno. U nas też niestety, u nas też niestety. Ale tutaj taka nie ma, w moim zdaniem nie ma zupełnej jednoznaczności, bo z jednej strony, jak powiedzieliśmy, była to walka wyzwoleńcza, z drugiej strony jakby bezsensowna, jakby daliśmy się znów wrobić w pewne rzeczy. A propos, bolszewicy sformułowali cały szereg pułków polskich, czysto polskich. Dowódcy Polacy, żołnierze Polacy, ale podczas wojny 1920 roku wszystkie bez wyjątku oddziały polskie, bolszewickie przeszły na stronę Piłsudskiego, Rozwadowskiego. Podczas walki przeszły na stronę, ani jednego oddziału polskiego w armii bolszewickiej nie pozostało. Oto widzimy, oto jacy byli polscy bolszewicy. Widzą Państwo, przede wszystkim to byli Polacy, przede wszystkim to byli patrioci. Tak? Oczywiście pewne wyjątki mogły się zdarzyć, ale tak już jest, drodzy Państwo. A więc troszkę niejednoznaczna sytuacja. Gorącym zwolennikiem, oto niech Państwo zobaczą, w armii rosyjskiej Antoni Denikin, głównodowodzący Białą Gwardią, był kategorycznie przeciw tego, żeby Polska dostała niepodległość, żeby Polska odrywała się od Rosji, od Cesarstwa Rosyjskiego. Nie dlatego, że był wrogiem Polaków. Matka była Zakrzewska, warszawianka. I on czuł się pół Polakiem, pół Rosjaninem. I uważał, że jeśli Rosjanie i Polacy znajdą wspólny język, jeśli Rosjanie i Polacy pojednają się, na świecie nie będzie żadnej siły, która dałaby sobie radę z tą wielką formacją słowiańskiego braterstwa. Oto jaka była filozofia Denikina, nie to, że nie dać niepodległości Polakom, nie, przywiązać Polskę do Rosji i razem, takie podwójne były monarchie, jak austro-węgierska, tak? To byłaby rosyjsko-polska monarchia, tak? Związana Unią Monarchiczną, Unią Personalną, i jednocześnie tak potężna, że ani formacja anglosaska, ani formacja globalna żydowska, niemiecka nie daliby rady temu potężnemu mocarstwu słowiańskiemu. Widzą Państwo jak? Tego nikt nie uwypuklał u nas między innym. O, Denikin był przeciwny niepodległości Polski. Tak, był przeciwny, ale tylko dlatego, że chciał pojednania Polaków i Rosjan. Jakie niejednoznaczne. No niejednoznaczne, niestety, trudno. Od chciałoby się wszystko takie w ramy jednoznaczne wstawić. Jest tak, to szare, to czarne, to... Nie da się, drodzy Państwo, nie da się. Już Państwo długo zanudzę, wskazuję na pewne. Jeszcze przejdziemy teraz, i Państwo pozwolę. Wiadomo, może jeszcze zanim przejdę do Polaków, zaznaczę,
że ci Żydzi, którzy robili rewolucję, ogromna masa inteligentów żydowskich, zajmowali znaczne stanowiska. Lejba Bronsztejn, który jest znany jako Lew Trocki, tak? Kijowski Żyd, twórca Czerwonej Armii, nawiasem mówiąc. Tak? Mnóstwo innych. Stalin potem w 1936, 37, 38 rok 90% żydowskiej elity bolszewickiej zostało rozstrzelanych. A wiedzą Państwo, kto prowadził procesy te, skazujące Żydów na karę śmierci? Tysiące najwybitniejszych Żydów, najwybitniejszych, marszałków sowieckich. Tuchaczewski był Polakiem z pochodzenia, nawiasem mówiąc. Ale byli inni jeszcze, tak, Gamarnik był, Uborewicz, Litwin. Porozstrzeliwano. Andrzej Wyszyński, który miał wspólnego pradziadka ze Stefanem Wyszyńskim. Mogą Państwo te fakty przeczytać w mojej książce. Polona Bolszewia. Książka nazywa się, było trzy wydania. Jedno w Warszawie było, drugie było w Rzeszowie, trzecie wydanie niedawno we Wrocławiu. Trzy wydania. Polona Bolszewia, jak polska szlachta komunizowała Rosję. Taką nazwę dałem tej książce. Państwo są zaklopotani, ja widzę. Jest taki stereotyp, że to Rosjanie nam komunę narzucili. Ale my Rosjanom narzuciliśmy komunę przed tym jeszcze. To jest ciekawe bardzo, prawda? Bo Dzierżyński założył ČK, służby specjalne bolszewickie, a po Dzierżyńskim był Czesław Mężyński, hrabia, Polak oczywiście. I posiedzenia ČK sowieckiego w pierwszych latach odbywały się w języku polskim protokoły prowadzono. Pan jest zaskoczony, widzę. Ale to prawda? A to prawda? Tak, to prawda. Potem tak już Henryk Jagoda nazywają, jego prawdziwe nazwisko to jest rosyjski Żyd. Henoch Jehuda, prawdziwy, Henoch Jehuda, ale Henryk Jagoda, niektórzy jego za Polaka uważają, nic podobnego. Potem był Jeżow, jak Państwo wiedzą, przepraszam, był Jeżow, potem Beria i tak dalej, już więcej Polaków nie było po rozstrzeliwaniu, po masowych represjach. 41 naród został represjonowany, w tym Niemcy, Rosyjscy, Polacy, mnóstwo, no Czeczeni i tak dalej. To było tak, obawiali. Władze sowieckie bardzo obawiali się tych narodów, bardzo bali się. Ale nas teraz interesuje to, a co ż było dalej z tą gwardią żydowską? Kamieniew, Zinowiew, to wszystko pseudonimy, bo prawdziwe nazwiska inne, ich Apfelbaum, tam i Rosenbaum i tak dalej. Drodzy Państwo, prawie wszyscy zostali rozstrzelani. Pojedyncze osoby zostały tylko, a to były dziesiątki tysięcy ludzi. I jak powiedziałem, tym procesem kierował Andrzej Wyszyński. Andrzej Januariewicz, ojciec Januari, gdzież to w Rosji, kto ma imię Januari, prawda, tak? Andrzej Januariewicz Wyszyński, generalny prokurator Związku Sowieckiego, w ciągu 35 lat zamknął w Związku Sowieckim 5 tysięcy żydowskich szkół. Zamknął całą prasą w języku jidysz i w języku hebrajskim. Antysemita niesamowity. Najbliższy współpracownik Stalina, który to Stalin prawdopodobnie był synem generała Przewalskiego. Generała Przewalskiego, też Polak. Piszę o tym trochę, zahaczam zarówno w swojej biografii Przewalskiego, która się nazywa Mikołaj Przewalski, zdobywca Azji, także taka książka, trzy wydania miała moje. I jak mówiłem Państwu, Polona Bolszewia, jak szlachta polska komunizowała Rosję. Widzą Państwo, jakie ciekawe meandry, jak niejednoznacznie wszystko wygląda, jaki splot okoliczności narodowych, religijnych, psychologicznych rozmaitych, manipulacji różnych, podtasowych rozmaitych, jak trudno jest zrozumieć te rzeczy. A jak nam się chce, żeby wprost było wszystko. Jasne, to jest takie, ten jest taki, a taki. A było różnie, drodzy Państwo. A więc Julian Marchlewski, wybitny dyplomata, zresztą został zastrzelony przez Polaka z Wileńszczyzny. Konradi nazwisko, tak, było taki ród szlachecki, herbu Jastrzębiec na Wileńszczyźnie. Konradi, oficer, kapitan Białej Gwardii, zastrzelił Juliana Marchlewskiego w Szwajcarii. Zastrzelił podczas pertraktacji pokojowych. Polak Polaka zabił. Wacław Worowski, Gleb Krzyżanowski, bracia Michał i Włodzimierz Bądź-Brojewiczowie, Andrzej Wyszyński, Stanisław Strumilo. A czy Państwo wiedzą, że minister spraw zagranicznych Związku Sowieckiego w ciągu bodaj pół wieku, Andrzej Gromyko, to polski szlachcic, herbu Abdank? Już Państwo to wiedzą.
Oto Polacy na najwyższym szczeblu, wybitni ludzie. Mnie osobiście, drodzy Państwo, boli serce, że ci ludzie służyli Rosji, a nie Polsce. To by było coś. Utalentowani, wszechstronnie wykształceni, energiczni, bezwzględni w realizowaniu swoich celów. To by było dobre. Niestety, bardzo wartościowy element polski, genetyczny element został wyssany z Polski. Przede wszystkim przez Rosję. A dlaczego? Bo Rosja nie dyskryminowała Polaków. Można było swobodnie olbrzymie kariery w Rosji robić. W Niemczech już nie. I dlatego mniej Polaków zgermanizowało się niż zruszczyło. W Austrii było, można było kariery robić, ale za cenę zupełnego zaprzaństwa. Za cenę obowiązkowej współpracy z tajną policją austriacką. Obowiązkowe zobowiązanie miało być. W ten czas można było zostać posłem i tak dalej, i tak dalej. Szkoda, straciliśmy strasznie dużo. Ilu pisarzy rosyjskich wybitnych, ilu wybitnych wynalazców. Czy Państwo wiedzą, że konstruktorem pierwszego sowieckiego Sputnika w 1957 roku był inżynier Polak o nazwisku Iwanowski? Wiedzą Państwo to? Jak nie wiedzą Państwo? Już powiedziałem, a więc Państwo już wiedzą. Tak, mnóstwo, i mówię o Konstantym Ciolkowskim, prawda, Włodzimierzu Wernackim, Aleksandrze Czyżewskim, mnóstwo najwybitniejszych ludzi. Profesor Kapice, laureat Nagrody Nobla w zakresie fizyki 1978 rok. Drodzy Państwo, utalentowany naród, wspaniały. Żaden Polak pracujący w Polsce, żaden uczony nie zdobył Nagrody Nobla Naukowej. Żaden. Natomiast 8 Polaków zdobyło Nagrody Nobla w dziedzinie nauk, podkreślam, nie literatury, w dziedzinie nauk. 8 Polaków. W Anglii, w Ameryce, w Anglii Szostak, w Ameryce Frank Wilczyk, Franciszek Wilczyk, tak? Piotr Kapica w Rosji, w Niemczech Betnosz, nazwisko, też polskiego pochodzenia uczony. Czyli ciekawie, Polacy rozwijają swoje skrzydełka poza granicami, a tu nie za bardzo czemu. Ale to już osobny temat zupełnie. No mówię, Maria Skłodowska, francuski uczony w francuskich laboratoriach, oczywiście najbardziej genialna kobieta wszechczasów, podwójny Nobel, chemia 1903 rok, fizyka 1911 rok, wiadomo sprawa, tak, nie ma o czym mówić. Pan redaktor raczył wspomnieć imię Nadziei Krupskiej. I to, drodzy Państwo, może tylko to powiem i potem jeszcze krótka uwaga i nie będę Państwa zanudzał, bo prawdopodobnie będą Państwo polemizować ze mną. W każdym razie jeden pan, ja widzę, jest bardzo zdecydowanie usposobiony i zaraz mnie zaatakuje, będę się bronił w miarę możliwości. Tak. Drodzy Państwo, Nadzieja Krupska, szlachcianka, kresowa szlachcianka herbu Korczak. Krupscy pochodzili, ja wielokrotnie o tym rodzie pisałem, zapoznala się z Włodzimierzem Leninem, czyli Ulianowem, na syberyjskiej ssyłce. Młodzi ludzie zakochali się w sobie. Nie mieli 30 lat jeszcze, młodzi ludzie zupełnie byli. Słuchajcie, sobie się zakochali i Lenin zaproponował małżeństwo. Krupska powiedziała, małżeństwo może być tylko kościelne. A więc pierwszy warunek, zostaniesz ochrzczony w obrządku katolickim. Lenin, co nie, ja ateista jestem, jaki obrządek katolicki. Jemu wszystko jedno. Wszystko jedno było, niby. I polski ksiądz zasłaniec na Syberii ochrzcił Lenina w obrządku katolickim i udzielił sakramentu małżeństwa Nadziei Krupskiej i Włodzimierzowi Ulianinowi. Na Syberii, na syberyjskiej ssyłce. No rzeczy są niewyobrażalne, prawda? Przyznaję Państwu. Rzeczy niewyobrażalne. Polka zawsze pozostaje Polką, żeby zmusić władze rewolucji, prawda? Człowieka naprawdę wybitnego. Inna rzecz, że my możemy jego negatywnie oceniać, tak? Ale pod względem intelektualnym, utalentowanym, organizacyjnym, utalentowany organizator. Drodzy Państwo, my mamy taką tendencję, ludzie w ogóle, bagatelizować swego wroga, swego przeciwnika. Rosjan, powiększy bolszewików, nie wolno bagatelizować. Trzeba widzieć jego silne strony. Dopiero wówczas zwyciężymy. A tak przegramy. Jak będziemy uważać przeciwnik, że on nic nie warty, wychodzimy na rynk, prawda, nie bronimy się, jedziemy z odkrytą, prawda? To nokaut mamy i koniec. Trzeba doceniać swojego przeciwnika, widzieć jego silne strony. Tak? Dlatego mówimy o Leninie, że to był utalentowany polityk, erudyt, wszechstronnie wykształcony, autor wielu książek, prawda? I takiego człowieka panna Nadzieja Krupska zmusiła do ochrzczenia się w katolickim obrządku i do przyjęcia sakramentu małżeństwa w obrządku katolickim również. I Lenin nigdy nie ogłosił apostazji, czyli pozostał katolikiem według prawa kanonicznego do końca swojego życia. Czyli Lenin katolik. I Hitler był katolikiem, nawiasem mówiąc. Także
Mówimy, Polak to katolik. Niekoniecznie. Nie każdy Polak jest katolikiem, nie każdy katolik jest Polakiem. Oto nawiązuję jeszcze raz do tych stereotypów, drodzy Państwo. My często operujemy stereotypami, a rzeczywistość jest inna. Jest inna. Rzeczywistość nie układa się w stereotypy, niestety. A może i dobrze. I pobudza nas do myślenia, do samodzielnego myślenia w ten sposób. Jeszcze, drodzy Państwo, tylko króciutka uwaga dotycząca tego do udziału Polaków nie tylko w rewolucji bolszewickiej, ale i w kontrrewolucji białogwardyjskiej. Najwybitniejszym generałem Białej Gwardii, drodzy Państwo, był Włodzimierz Majmajewski, herbu Jastrzębiec. Najbardziej odważny generał I wojny światowej. Dowódca pierwszego korpusu gwardyjskiego osobiście bardzo lubił walkę na bagnety i zawsze w najtrudniejszej sytuacji brał karabin z bagnetem i na przodzie z fajką w ustach zawsze, kurząc fajkę, tak, maszerował na przodzie, prowadził żołnierzy do zwycięstwa. I nie został zabity, co ciekawe. Otrzymał order świętego Jerzego, order świętego Michała, brytyjskie. Nikt z obcokrajowców tych orderów nigdy nie otrzymał. A król Anglii, Wielkiej Brytanii, odznaczył Włodzimierza Majamajewskiego, polskiego szlachcica, kresowiaka, też kresowiaka, tymi orderami. Także ordery rosyjskie najwyższe dostał, drodzy Państwo, order świętego Jerzego z mieczami, to najwyższa nagroda bojowa Cesarstwa Rosyjskiego, nadawana wyłącznie za osobistą odwagę na polu walki. Na polu walki bezpośrednio. Nie za dowodzenie czy co. Jak mówię, on bardzo lubił na magnety iść, Majmajewski. No i zwyciężał, był mistrzem fechtunku tego rodzaju, prawda. No i potem był jednym z dowódców armii ochotniczej, Białej Gwardii. Niestety, proszę Państwa, był tęgim pijakiem. Strasznie pił i skończył bardzo źle, niestety. Skończył w Odessie, kiedy już wyjeżdżali, białogwardziści uciekali do Francji na okrętach, na lodziach rozmaitych i tak dalej. Trafił do szpitala z przepicia i zmarł w Odessie. Nie wiadomo, gdzie pochowany i tak dalej. Najsłynniejszy żołnierz I wojny światowej. Najsłynniejszy to Włodzimierz Majmajewski. Czyli i po tamtej stronie Polacy znowu byli. Widzą Państwo, jakie tragiczne losy. I znów nie ma uproszczenia. I znów nie powiesz, że Polacy tylko tam, czy tylko tam. My byliśmy wszędzie. I zawsze byliśmy Polakami. I zawsze była polska odwaga. Zawsze była polska ofiarność, polska wierność. I dzięki Bogu, że tak jest. Tylko ja mówię, jest bardzo szkoda jednej sprawy, że aż tak dużo polskiej krwi, aż tak dużo wspaniałych polskich genów zostało postawionych na służbę obcym państwom, przy tym państwom wrogim w stosunku do narodu polskiego. Rosji, Niemiec i Austrii. Drodzy Państwo, to, co ja Państwu opowiadałem w bardzo króciutkich fragmentach i zasłużyłem krytyczną uwagę pana redaktora, ja o tym pisałem w swoich książkach Antropologia władzy, Poliono Bolszewia i Geniusze wojny, między innymi. To trzy książki poświęcone wybitnym Polakom w wojskowości i w dyplomacji. Przede wszystkim. Wszystkie te książki miały już po trzy wydania i wszystkie te książki są nieosiągalne, chyba że może tylko Poliono Bolszewia, może we Wrocławiu. Wydawnictwo pana Józef Białek jest taki znakomity intelektualista polski współczesny. Znakomity po prostu. Tęga głowa niesamowicie. On jest jednocześnie i autorem, i myślicielem, i wydawcą książek. Prawdopodobnie Państwo znają jego. Józef Białek. Wydawnictwo... Tak? Wektory, tak jest. Wydawnictwo Wektory. Fantastyczny człowiek o niesamowitych walorach intelektualnych. Czyli nie wszystko z Polski, co wartościowe, uciekło, drodzy Państwo. Pozostało. Nam tylko trzeba jeszcze parę pokoleń pokoju. I to się odnowi, fundusz genetyczny. Odnowi. I rola Polski, pozycja Polski będzie zupełnie inna niż teraz. Zupełnie inna. My nie będziemy podrzędnym państewkiem podlizującym się tam komuś, mocarstwu jakiemuś czy coś. Państwo zobaczą. Pan jeszcze dożyje jako młody człowiek. Ja już nie, a pan dożyje. Tak, i pan dożyje jeszcze tego. Ja jestem pewny tego. Drodzy Państwo, to tyle chciałem powiedzieć. Przepraszam, że zanudziłem Państwa. Przepraszam pana redaktora, że chciałem troszkę zboczyć na te psychologiczne momenty. Za dużo może tego trochę było, prawda? Za dużo. Ale wychodziłem z założenia, że nasze spotkanie musi być pobudzać do myślenia. Nie tylko do poznania faktów, ale do myślenia.
Drodzy Państwo, proszę uprzejmie teraz, jak przypominam jeszcze raz, to, co było powiedziane, to tylko moje prywatne zdanie, którym z Państwem podzieliłem się. Państwo pozwolili mi podzielić się tym zdaniem z Państwem. I nic więcej. Natomiast Państwo mają swoje zdanie. Jeśli Państwo chcą teraz podjąć polemikę, to proszę nie oceniać mnie, że Pan powiedział to, Pan jest durniem i tak dalej. Jestem durnym Miłoszem, tak, ale proszę przedstawić punkt widzenia. I myśmy też wspólnie, krytycznie i życzliwie wysłuchamy Państwa. Proszę uprzejmie, albo o pytania, albo o wystąpienia na tematy i o psychologii rewolucji, o kłamstwie jako podstawie rewolucji, na każdej rewolucji przy tym, o Polakach w Niemczech, w Austrii, gdziekolwiek. Proszę uprzejmie. Proszę nie żenować się, nie obawiać się, tak? Żadne sankcje Państwo nie spotkają, panie redaktorze, z pana strony prawdopodobnie, z mojej tym bardziej. Bardzo proszę, tak. Może ja zadam pierwsze pytanie. Proszę uprzejmie, panie redaktorze, proszę. Panie doktorze, no, smutna ta pana, że tak powiem, prelekcja, bo pokazuje, że Polacy, tak jak na tym banerze tutaj z Powstania Listopadowego, walczą za wolność naszą i waszą. I często walczą przeciwko sobie po dwóch stronach frontu. Ma pan rację, tak. Dają się wykorzystywać i przez sąsiadów nam wrogich, ale także przez międzynarodówkę plutokratyczną. Tak. I przez fałszywych przyjaciół. Tak. No i teraz jest kwestia taka, no. Co pan uważa, panie doktorze, należałoby zrobić, żeby w przyszłości nie wmanipulować się w tego typu sytuacje, że nie wiem, rewolucja w Rosji, nie nasza sprawa w zasadzie, prawda? Rewolucja rosyjska, nie nasza sprawa, a po obu stronach i czerwonych, i białych walczą Polacy. No, tak. Jakieś rewolucja amerykańska, we francuskiej no chyba nie było tyle Polaków. Rozruby na Ukrainie teraz. Rozruby na Ukrainie, Polacy tam jadą i też są po obu stronach. Tak. Są i w Noworosji, i niektórzy, zwłaszcza parlamentarzyści czy parlamentarzystki z Polski jeżdżą, zupę gotują dla batalionu Azow i nie tylko. Uśmieszają się. Co zrobić, żeby szanować ekonomia krwi i ekonomia naszego życia i naszej godności narodowej, no bo to jest jakaś obłędna sytuacja. To nie jest optymistyczne, co pan powiedział, bo można się cieszyć, że generał Denikin był pół Polakiem i również dygnitarze czerwoni byli Polakami, ale tak naprawdę to jest sytuacja tragiczna. Tak, tak, tragiczna. Co zrobić na przyszłość? Po pierwsze, trzeba znać tą historię. Drogie panie redaktorze, pan jest mistrzem zadawania takich pytań, na które niemożliwe jest odpowiedzieć. Cóż można robić, drodzy państwo? Po pierwsze, miejmy nadzieję, że nie będzie wojny w najbliższych parędziesięciu latach i fundusz genetyczny narodu polskiego zostanie odbudowany. To po pierwsze. Po drugie, drodzy państwo, proszę wspierać, ja z ogromną teraz nadzieją, z ogromną radością, z ogromną ufnością obserwuję, jak Polacy przestają bać się bycia samymi sobą. Jak pojawiają się ludzie w rodzaju redaktora Mosakowskiego, który jest działaczem jednego z ugrupowań patriotycznych, kombatanckich, tak? Redaktor Starosielec prowadzi redakcję Polityki Polskiej, bardzo dobre pismo również, i też grupuje dookoła siebie patriotów, nacjonalistów, w dobrym tego słowa znaczeniu, którzy widzą swój patriotyzm w kochaniu Polski, w pracy dla Polski, a nie w nienawidzeniu kogokolwiek. Nie musimy nikogo nienawidzić. Kochajmy Polskę, pracujmy dla niej. Nie czekajmy dla siebie czegokolwiek od niej. Tak? Czyli dwie rzeczy po prostu. Ja widzę, panie redaktorze, teraz optymistyczny ruch, że przestajemy bać się. Przestajemy bać się, zaczynamy mówić swoim językiem. Nazywamy rzeczy po imieniu. Kto to odważył się kiedyś powiedzieć, że no dajmy na to ryzykowne twierdzenie, tak? Że trzeba przeciwstawić się żydowskiej mafii, prawda? Teraz powszechnie o tym się pisze. Nasz dziennik o tym pisze, piszą narodowe pisma rozmaite, Gazeta Warszawska i tak dalej, różne odcienie to wszystko ma, tak? Ale ja widzę odrodzenie narodowe Polaków poza wszelką wątpliwością. I tego ruchu odrodzenia narodowego, moim zdaniem, już nie da się powstrzymać. Już nie będziemy bać się. Już bać się nie będziemy. Już ten lęk straszliwy, to przerażenie, które tkwiło w kościach, ale już mojego pokolenia nie, ja myślę.
A o państwie młodych ludziach już nie ma co mówić. Już nie boimy się nikogo. Panie redaktorze, jestem optymistą. Jestem optymistą i z tego, co ja powiedziałem, że tak wielu jest utalentowanych Polaków, którzy zasilają wszelkie siły na całym świecie. Ilu wybitnych Polaków po całym świecie jest. Wybitnych w różnych gałęziach nauki, w medycynie, w pedagogice, w literaturze, wszędzie. Mnóstwo, mnóstwo. Już nie mówię, jak mówiłem o złotych polskich sercach, polskiej odwadze, polskiej otwartości, polskim zdecydowaniu. To są wspaniałe cechy. Wspaniałe cechy. One są. Wszystko. Już, mi się wydaje, że już nie boimy się z tym wszystkim. Już nie kryjemy się z tym. Panie redaktorze, to tylko co powiedzieć... Tylko nie wiadomo, czy nam dadzą czas. Bo jak nas pchną w jakąś konfrontację między Wschodem a Zachodem, między Ameryką a Rosją, no to... Nie dajemy się pchać to na Ukrainę, to na Litwę, to gdzieś. Nie nasze to sprawy. Trzeba fundusz genetyczny odbudować. On już rośnie, otóż, tuż, jeszcze 20 ale lat i koniec. Wszystko będzie ok. Przyjmijcie uchodźców, multikulti i tak dalej. Nie daj Boże, to będzie szok genetyczny. Szok genetyczny, schamienie kompletne. Nie daj Boże. Dzieci, ja mówię, dzieci, czysto humanitarnie, tak reagując, jakich 10-20 tysięcy dzieci mogliśmy przyjąć. Broń Boże, nie bandytów tych, prawda? Boże, broń. Dzieci, które jeszcze można jakoś. Panie redaktorze, pan już wstał, pan będzie mnie... Nie, ja wstałem, pan, chcę poprosić pan o... będzie mnie bił prawdopodobnie. Tam. Drodzy Państwo, proszę, nie krępować. Prosiłbym o ewentualne pytania. Fundusz genetyczny, panie doktorze, wyjeżdża sam teraz do regionu, do energicznych młodych ludzi wyjechało. Jest wyganiany. I to jest problem. Ma pan rację. Rodzą się tylko w angielskiej skórze. Zaraz. Ja myślę, że przejęcie władzy przez PiS to tylko pierwszy krok ku odbudowie polskiej tożsamości i państwa polskiego. W prawdziwym tego słowa znaczeniu. Ruchy narodowe. Może państwo, ja od urodzenia i do dzisiaj jestem narodowcem. Proszę mnie zabić, ale jestem i otwarcie to mówię i nie boję się. I widzę, że różne odlamy ruchu narodowego stają się coraz bardziej dynamiczne, coraz bardziej odważne. I zaraz te strumyczki prawdopodobnie zleją się w potężną rzekę prawdziwego polskiego patriotyzmu, który będzie konstruktywnym patriotyzmem. I ci ludzie wrócą, powinni będą wrócić. To nie będzie pocieszeniem, ale ja powiem, drodzy Państwo, w ciągu 25 lat tak zwanej demokracji, za przeproszeniem, Litwa miała 3,5 miliona mieszkańców, a teraz ma 2,5 miliona mieszkańców. 30% ludności wygnano, w alkoholizm pędzono i epidemia samobójstw. Pierwsze miejsce na świecie pod względem samobójstw i pierwsze miejsce na świecie pod względem alkoholizmu. Litwa, nasza bratnia Litwa. Oto co można zrobić. U nas aż tak tragiczna sytuacja nie jest na razie, dzięki Bogu. Nic, pan przyjdzie na Litwę, nie ma, dzikie pole. Pan nie zobaczy żadnej grzędy, nic. Kompletne zniszczenie. Kompletne. A u nas, dzięki Bogu, ja na wsi mieszkam, jestem wieśniakiem. Proszę Państwa, od rana jeszcze słońce nie wzeszło już. Młodzi ludzie tacy, prawda, na traktorach, na ciągnikach, na kombajnach. Robię. Jaka pracowitość tytaniczna. Ile ci ludzie mają energii, ile poświęcenia. Złoty naród, proszę Pana. Nie damy się. Mnie się wydaje, że nie damy się. Wrócą ci ludzie do nas. Niekoniecznie. A może da Bóg zaraz za jakich parę lat zaczną wracać. A może. Głosy w dyskusji, pytania. Panie doktorze, pan wspomniał o takiej sprawie, że Rosja jako jedyny kraj, to oni prześladowali Żydów i to oni nie dawali im się uczyć. Tak. W XIX wieku. Pan uważa, że to jest złe posunięcie, bo my jako naród polski, dopuszczając ich, nie za bardzo weszliśmy na tym. Wystarczy, że tylko przytaknę pani zdaniu. Po prostu Rosjanie byli rozsądniejsi. Przytaknę pani zdaniu, tak. Posadzimy sobie na kark wroga i obnosimy ta nasza tolerancja. Jacy jesteśmy wspaniali. A to wyraz głupoty, a nie tolerancji. Bo proszę państwa, Żydzi nie są jakimś małym narodem, takim bezbronnym. To olbrzymia, potężna formacja. To jest naród dzielny, utalentowany, liczny. 100 milionów ludzi na całym świecie, wpływowy. Proszę o tym pamiętać, nie są jacyś dziadki, którymi trzeba opiekować się. Proszę Państwa, zaryzykuję twierdzenie, że my jesteśmy słabsi od nich bez porównania. Jesteśmy niczym w porównaniu z żydowską potęgą. Ale my też mamy bardzo dobrą inteligencję. No właśnie, tam jaką inteligencję? Tą, no wiadomo, wie Pani, tak. U nas jest mnóstwo dobrych inżynierów, którzy powyjeżdżali na zachód, ale oni mają jednak bardzo dobre umysły. To są ludzie z otwartymi umysłami, którzy potrafią tworzyć. Co mam z tego?
Taka szarża jest. My po prostu, jako państwo, nie umieliśmy ich tutaj zatrzymać, ale ja uważam, ale kogo? Że Polacy... Kogo? Polaków czy Żydów? Polaków, swoich. A, my jasne. Jesteśmy też narodem, który potrafi się wyważać. No dobrze, jak myśmy swojej lekkomyślności, nie mówiąc o głupocie, zniszczyliśmy majątek narodowy, przekazaliśmy niemieckim przyjaciołom, to się nazywa wrogie przyjaciele, Niemcy nasz strategiczny partner, nasi przyjaciele. Jeśli oni są naszymi przyjaciółmi, strategicznym partnerem, to dlaczego oni dokonali wrogiego przejęcia naszej gospodarki? Zrujnowano, no proszę Państwa, fabryki. Właśnie, cieszę się, że miałem w Pani osobie takiego mądrego słuchacza, no naprawdę, bardzo się cieszę, no właśnie, bo ja się obawiałem po krytycznej uwadze Pana redaktora, że ja tu mluciłem wodę w stupie, prawda, tak, a dzięki Bogu okazuje się, że dobrze stało się, że powiedziałem tu o tych sprawach. Tak. Może... Nie, drodzy Państwo, nie poddajemy się, nie poddajemy. Proszę uprzejmie. Tutaj była taka sugestia, że ograniczanie możliwości rozwoju mniejszości, która jest potencjalnym rozsądnikiem, to jest dobry pomysł. Niby tak, ale z drugiej strony to, że tak powiem, zwiększa intensywność chęci działania tej mniejszości w celu rozsadzenia od środka. Oczywiście. Czyli to jest tak jakby, dzięki temu będzie mniej prochu, ale w efekcie ten proch będzie złożony w jednym miejscu pod fundamentami państwa i co prawda będzie go mniej, ale wybuchy będą gorsze tego efekty. Dobrze, ale ja nie słyszałem, żeby ktoś tutaj tą mniejszość naszą chwalił i gloryfikował i chciał ją u nas usadowić. Ja osobiście jestem syjonistą, jestem za tym, żeby Żydzi pojechali do Palestyny i rozwijali państwo izraelskie swoje, tak, jak najbardziej. Żadnego wrogiego uczucia do Żydów ja nie mam. Jestem syjonistą w najczystszym wydaniu. Uważam, że to dążenie Żydów do założenia i rozwijania swojego państwa, także kosztem Arabów, jest czymś bardzo dobrym, bardzo dobrym. Syjonista Atlas, który przed wojną był tutaj, był adwokatem, znanym adwokatem, w 40 roku wyjechał do Palestyny i jego rodzina wydał pamiętniki, prawda? I on mówił, że miał bardzo dobre stosunki, nigdy nie był zaatakowany przez Polaków. Oczywiście. Przez ONR był chroniony. Proszę bardzo. Jako nacjonalista żydowski. On się z tym nie krył. No proszę. Bardzo dobrze. A jeden jego rozdział z pamiętniku mówi, przestałem być człowiekiem, powrót do Palestyny, od tego momentu przestałem być człowiekiem. Tak jest zatytułowany jego rozdział. No ale to bardzo, bardzo osobiste oczywiście sformułowanie. Tak, ale to jest to, co Pan mówi, w tym sensie, że syjonistki, bo to jest tak samo przed wojną, ta grupa właśnie syjonistów była, czy to prawicowych, czy lewicowych, ale przede wszystkim prawicowych, tutaj była wspierana mniej lub bardziej otwarcie przez rząd tak. I przez organizację, jak najbardziej, tak. Szkoliliśmy przecież oficerów żydowskich i tak dalej dla Izraela. I nawet po wojnie, komuniści polscy też mieli specjalne obozy, to myśmy szkolili wojsko dla Izraela, dla państwa izraelskiego. Drodzy Państwo, to jest taka ogólnohumanitarna także teza. Źle być w diasporze, także Żydom. Także Żydom, proszę to zrozumieć. To z jednej strony nie było nie tak, prawda, i lichwiarze, i to, i owo, a toż tragiczny los. W obcym otoczeniu, to nie żarty żyć. Ja żyłem w obcym otoczeniu na Litwie, wśród Litwinów, którzy nie kochają Polaków, delikatnie mówiąc, nie kochają. To żadna frajda, żaden komfort żyć w obcym otoczeniu. Dlatego ja zupełnie otwarcie, jako polski nacjonalista, jestem całym sercem za umocnienie państwa izraelskiego, za jego rozbudowanie, i za tym, żeby Żydzi jak najbardziej pojechali tam, do swojego państwa, gdzie będą czuć się u siebie w domu, nie będą na nikogo się oglądać, nikogo się obawiać, będą prowadzić normalny, zdrowy tryb życia, jak normalny naród po prostu, prawda? A nie ciągle bać się. Ale z drugiej strony oni nienormalni poza swoją taranem. Ale z drugiej strony oni nienormalni. Może nie będą stosowywać do tych Pani słów, tak? Pani jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem. Tak? Są już ryzykowne pewne rzeczy, których nie chcielibyśmy tu mówić, bo Państwo przecież rozumieją, że nie jesteśmy sami. Tak? No to... Proszę bardzo. Przedstawił Pan doktor ciekawą listę nazwisk osób pochodzenia i żydowskiego, i polskiego, i nie tylko.
biorących udział w strukturach bolszewii, a chciałbym się zapytać, czy pokusiłby się pan doktor jakieś ogólniejsze szacunki dotyczące składu narodowościowego właśnie osób, które brały udział w bolszewii. Oczywiście miał coś na uwadze upływ czasu, zmiany jakie następowały, może też jakiś udział w pewnych strukturach, czy to politycznych, czy to terroru, propagandy, czegokolwiek. Ja tak słuchając pana pytanie, widzę, że pan doskonale wie, zna odpowiedź na to pytanie. Pan po prostu teraz egzaminuje mnie, czy ja mam jakąś na to wiedzę na ten temat, czy nie. Wiemy z panem doskonale, że 97% kierownictwa bolszewii początkowo to byli Żydzi. We wszystkich węzłach władzy, we wszystkich węzłach pracy. Ale zresztą nie bardzo im się udawało, bo jeśli władza jest dobierana tylko według kryterium etnicznego, według narodowości, taka władza będzie głupiała cały czas. Będzie głupiało, bo trzeba dobierać według utalentowania, według uzdolnień, według wiedzy, a nie według narodowości władzy. I dlatego sowiecki, Związek Sowiecki potem już na wczesnym etapie zaczął chwiać, nie wszystko im się udawało i zaczęli powoli Rosjanie początkowo usuwać Żydów. Bardzo dużo Stalin bardzo często forsował Polaków na stanowisko kierownicze. Bardzo dużo, a Lenin jeszcze więcej. Bo Lenin też obawiał się, mimo że pół Żyd, też obawiał się tego, że właśnie to jednonarodowe państwo powstaje, żydowskie, że Żydzi są panami, a Rosjanie nie będą niewolnikami. To nie leżało w intencji Lenina i Stalina na pewno, z całą pewnością. Potem, gdy Stalin zaczął odstrzeliwać tych właśnie żydowskich, żydowską, leninowską gwardię tak zwaną, proporcje się zmieniały i przychodzili Rosjanie, 30-latki, marszał Żukow, potem marszałek Żukow, tak? Żukow, Koniew, inni, prawda, utalentowani rosyjscy dowódcy w wojskowości, także w służbach cywilnych, powoli zaczęto wypierać. I to było 70. lata, to była oficjalna doktryna, że nie wolno syjonistom pozwalać rządzić Związkiem Sowieckim. I był taki antysyjonistyczny komitet sowiecki, złożony z Żydów. Antysyjonistyczny komitet radziecki. I proszę Państwa, zaczęto tam troszkę równoważyć te rzeczy. I mimo, że i teraz ogromny wpływ Żydzi mają. Czytałem niedawno nacjonalistyczną prasę rosyjską, pisze, że Putin to jest marionetka Żydów, że jego otaczają, tak, że jego otaczają ekstremiści żydowscy ze znacznego tego ugrupowania Szabat Lubawicz, to najbardziej ekstremistyczna hasycka sekta. Oni do Ukrainy teraz zaczynają dominować, Humań już przejęli. Humań przyjęli, tak. I Putin jest od nich bardzo mocno uzależniony. Gdyby Putin teraz pozwolił sobie na jakiś ostry gest, który można było by interpretować jako antyżydowski, zostałby natychmiast zniszczony. Tak pisze nacjonalistyczna, narodowa, prasa narodowa rosyjska między innym, że pod ogromnym wpływem znajduje się żydostwo Putin. Także, gdy krytykuje Putina, to jesteśmy antysemitami, drodzy Państwo. Witajcie o tym. A my strasznie boimy się być antysemitami przecież, tak? Proszę, panie. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji, pytania? Kolega tam rękę podnosił, ale chciałeś się po prostu podrapać po głowie. Tak. Jasne. Albo pokazać coś takiego, nie? Drodzy Państwo, ja serdecznie Państwu dziękuję, że Państwo raczyli mnie wysłuchać i bardzo przepraszam, że może troszkę zanudziłem Państwa, no bo to zawsze to jest taki akademicki wykład, można powiedzieć, troszkę nudne, ale mam nadzieję, że Państwo jakiś pożytek z tego odnieśli i serdecznie Państwu dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jeszcze może powiem o naszych najbliższych spotkaniach. We czwartek spotkanie dotyczące KR Warszał, czyli w Dzień Dziecka, 1 czerwca o godzinie 19.30 tutaj na tej sali będzie prezentacja multimedialna i spotkanie dotyczące tego, co wiemy, bo wiemy stosunkowo niewiele o tym KR Warszał, ale to, o czym będzie mowa, będzie obejmowało nie tylko okupację niemiecką, bo historia pod okupacją niemiecką KR Warszał to jest praktycznie rok od upadku tak zwanego powstania w getcie. To były takie tam zamieszki, w których zginęło 12 Niemców, ale z tego się robi jakieś wielkie powstanie. Do oczywiście powstania warszawskiego działał KR Warszał. Natomiast dużo dłuższa historia tych obiektów KR Warszał to jest okres powojenny, kiedy i na Gęsiówce, i w innych podobozach
obóz NKWD i tam po prostu no, eksterminacja Polaków była kontynuowana. W następny wtorek, za tydzień, nadal temat związany z NKWD. Będziemy gościć znanego już Arkadiusza Miksę. Arkadiusz Miksa będzie mówił na temat rozbicia obozu NKWD w Rembertowie. Teraz 20 maja była rocznica tego odbicia. 20 maja 1945 roku oddział antykomunistycznego podziemia rozbił to więzienie NKWD, uwolnił ponad 500 więźniów i no była to jedna z głośniejszych takich akcji. O tym, co tam w tym obozie się działo i tak dalej, o tym będziemy rozmawiać za tydzień, we wtorek. W niedzielę 11 czerwca zapraszamy oczywiście na miesięcznicę kresową. Miesięcznica kresowa w czerwcu odbędzie się na ulicy Foksal 3 o godzinie 16. Dlaczego odbędzie się na Foksal 3? Dlatego, że jest to 3 dni przed rocznicą śmierci ministra Pierackiego. Minister Pieracki został zabity właśnie w tym miejscu, przed obecnym domem dziennikarza. Wtedy tam był taki klub, gdzie się spotykali politycy i biznesmeni przedwojennej Warszawy, przedwojennej Polski. Został tam zabity, a decyzja o jego zamordowaniu zapadła na najwyższych szczeblach organizacji ukraińskich nacjonalistów. Na kongresie, zdaje się, w Berlinie. Co ciekawe, on był jednym z tych polityków, który szukał porozumienia z Ukraińcami i który chciał jak gdyby załagodzić wiele spraw, więc tu pokazuje, jak szowinizm, jak pewne zaślepienie powoduje, że no, w pierwszej kolejności nawet są likwidowani ci, którzy działali na rzecz zbliżenia. Chcemy przez tą miesięcznicę pokazać, że ludobójstwo, które się dokonywało w latach 1939-47 na Polakach, w Małopolsce Wschodniej, na Wołyniu, ale także w województwie lubelskim, krakowskim. Wcześniej to nie było ludobójstwo, ale był terroryzm po prostu prowadzony przez organizację ukraińskich nacjonalistów, ukraińską organizację wojskową przeciwko państwu polskiemu, przeciwko jego urzędnikom, do tego stopnia, że ginęli nawet ministrowie. Serdecznie zapraszam na te spotkania. Polecam wydawnictwa. Jest Magna Polonia, jest film i książka Plusy dodatnie, plusy ujemne. Jest film Serce Polski dotyczący polskości Grodzieńszczyzny, a także najnowsza książka księdza Jean-Michel Glaise, Prawdziwe oblicze Lutra. W tym roku jest 500 lat od buntu Lutra i tu bardzo ciekawa książka na ten temat jest do nabycia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.